Będziecie widać. Miłosz Grabowski, no trochę nie widać, ale utniemy. Miłosz Grabowski, zawodowy pięściarz, dzisiaj na gali kickboxingu i boksu olimpijskiego w Ostrzeszowie. Pierwszy raz w Ostrzeszowie taka impreza, no i czego się spodziewamy tak naprawdę? Na kogo tutaj przyszedłeś, czy jakiś swój znajomy walczy? Dzień dobry. Ogólnie to przyszedłem tu, bo walczy moich trzech kolegów z klubu, ale w sumie w każdej walce jest jakiś mój kolega z zaprzyjaźnionych klubów z okolic Kalisza. I widzę, że klimat fajny, ludzi dużo. Myślę, że będzie fajna gala. No dobra, no to nazwiskami sypnij w takim razie. Na kogo dzisiaj najbardziej liczysz, kogo przyjechałeś tutaj wspierać najmocniej? Krystiana Cieślika, mój dobry kolega z Kalisza. Razem trenowaliśmy już kupę lat. On wziął walkę chyba z dwudniowym wyprzedzeniem w zastępstwie. I on wie, że wszystko chyba. Nawet na Gromdzie walczył, więc jest wariatem. I myślę, że da dobrą walkę i jeszcze wygra. Miłosz, co z twoją karierą tak naprawdę, no bo gdzieś tam grupa Polsat Boxing Promotions ma przejściowe problemy z tego co wiemy, nie wiemy nic na temat kolejnej gali, więc jak to wygląda sytuacja u ciebie? Rozumiem, że na roztrenowaniu nie jesteś, bo wyglądasz naprawdę dobrze. Wyglądam dobrze, bo teraz właśnie miałem chwilę, dwa tygodnie luźniejszych treningów. Z moją karierą na razie nic nie będę zdradzał, powiem tylko, że na dniach jadę do Warszawy się z kimś spotkać. Mam propozycje jeszcze z innych grup, też z polsatowskich, ale na razie nie chcę nic więcej zdradzać, zobaczymy co przyniesie czas i co tam dogadamy. No to zdradziłeś już wszystko tak naprawdę, bo w Warszawie jest tylko jeden promotor i nie jest z grupy polsatowskiej, czyli Andrzej Wasilewski, więc rozmowy z Knockoutem trwają? Zobaczymy, nie chcę nic zdradzać. Jak będę też wiedział, to na pewno ogłoszę to gdzieś tam na mediach społecznościowych i myślę, że będzie dobrze. Ja chcę boksować cały czas, niestety no nie z mojej winy tak się dzieje. Ja już byłem przygotowany od 1 stycznia, byłem w ciągłym treningu, pół roku czasu trenowałem po dwa razy dziennie. Miało być trzy gale w sumie, do każdej byłbym przygotowany, ale no, nie z mojej winy gale zostały odwołane no, i tak się stało. No dobra, no to trzymamy kciuki na pewno, mam nadzieję, że zaprosisz na podpisanie kontraktu do siedziby Knockout Promotion, że będziemy gdzieś tymi świadkami. No i jeszcze ostatnie pytanie na sam koniec, Adam Kownacki wczoraj, bolesna porażka w 8 rundzie przed czasem. No i pytanie, czy oglądałeś, no i czy Adam Kownacki jeszcze ma szansę wrócić do tej poważnej gry pięściarskiej opasy? Nie no, do poważnej gry już chyba nie wróci, tak jak sam Adam mówił, że nawet jak tą walkę wygra, ale w samym stylu, to będzie kończył, a przegrał. I też chyba w takim stylu, którym nie chciał boksować. Założenia mieli chyba inne z trenerem, z Hillem. Miał boksować pewnie jak coś a la Tyson Fury na nogach i być lotny, nie przyjmować ciosów. Ale chyba w stylu już nie da się tak zmienić szybko, nie? Z walki na walkę nie zmienić takiego stylu. Adam po prostu dostaje cios i też i chce odpowiedzieć i tyle, nie? No i może tą wiadomością zakończmy te pierwsze studio. Miłosz Grabowski, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Tutaj Radek, tylko Ci podniesiemy troszkę, jest. No i jesteśmy w Ostrzeszowie z organizatorem dzisiejszego wydarzenia, Radosław Radomski. Trochę się przesuń, tak żeby było nas widać. Zapraszam, troszkę bliżej. Radek, 7 pojedynków dzisiaj, no i właśnie o tych pojedynkach trochę porozmawiajmy, ale pierwsze pytanie, najważniejsze, nad którym głowią się wszyscy kibice i promotorzy kickboxingu. Dlaczego Kevin Prymas w końcu walczy tylko u Ciebie? Bo słyszałem, że wszyscy go chcieli. Cieszę się, że słyszę takie opinie, że wszyscy go chcieli. Trzeba pytać Kevina. No dobra, to zapytamy skróciłem go. Skróciłem bardzo, ale trzeba pytać Kevina. To myślę, że trochę musi nabrać doświadczenia tak naprawdę ringowego i dopiero może wychodzić na walki gdzieś tam, wypływać dalej, bo po prostu jeszcze nie jest moim zdaniem na poziomie dalszym. Dzisiejsza walka pokaże, na jakim jest poziomie. Jeżeli dzisiaj zda test, to myślę, że będzie można dalej walczyć. No właśnie, kilku Twoich zawodników, czołowych zawodników, których już mieliśmy okazję widywać na zawodach amatorskich, na galach zawodowych, m.in. na HFO. Marcin Kowalczyk dzisiaj też wystąpi. Czego spodziewamy się po Marcinie w tym pojedynku? Na jakie pytania ma odpowiedzieć ta walka? Na jakie pytania? Marcin jest zawodnikiem naprawdę wyszkolonym technicznie bardzo dobrze. Dosyć mało walk toczy.
Miał takie problemy kiedyś zdrowotne i to było z tym spowodowane, ale dosyć rzadko walczy. Ja myślę, że musi po prostu coraz częściej stawać w ringu i tylko nabierać tego doświadczenia, bo każda minuta w ringu to naprawdę coś daje. Dzisiaj ma rywala o podobnym doświadczeniu, podobnym stażu treningowym do siebie, co on. Może jego przeciwnik ma nawet troszkę więcej walk, ale no myślę, że akurat to ten pojedynek będzie bardzo ciekawy. No wszyscy tutaj czekają na miejscowego bohatera, czyli Tomasz Przybylski powraca. Rok temu miała się odbyć walka o pas Tomka. No wiemy, jak to się skończyło, gala została odwołana. Co przez ten rok tak naprawdę robił Tomek? No bo ani widu, ani słychu o jego pojedynkach. No tak, Tomek w pewnym momencie troszeczkę się nastawiliśmy na to, że będzie toczył tylko walki zawodowe i jednak w pewnym i troszeczkę zmieniliśmy trening, przygotowania, troszkę jego podejście. Był jeden cykl przygotowawczy, drugi, mieliśmy ta walka, która nie doszła do skutku, liczyliśmy, że jednak organizacja powróci do gry i będziemy mogli tą walkę zrobić, także później były kolejne takie przygotowania, podtrzymanie treningu, no i niestety po tylu latach startu troszkę trzeba było odpocząć, roztrenować i tak dalej, także no i tutaj go zmotywowałem, jest u siebie i troszkę go zmotywowałem, żeby wrócił i myślę, że po tym pojedynku wróci już na taką linię. Wiemy, jaki jest rynek też kickboxingu zawodowego, jak się zrezygnuje, jak się postanowi walczyć tylko zawodowo, a nie ma tych propozycji za dużo, to niestety po prostu pozostaje tylko trenować. No ale myślę, że jak nie inni dzwonią, to my dzwonimy po innych. No właśnie, dzisiaj zadzwoniono też po innych 7 pojedynków, full contact również, K1, jak i boks olimpijski. No właśnie, na które walki najbardziej trzeba zwrócić uwagę dzisiaj? No myślę, że każdy pojedynek ma troszkę inny poziom sportowy i też inny ładunek emocjonalny. Walka wieczoru, no to sam Tomek Przybylski zapewnia wysoką jakość. Poprzednia walka, bardzo równe zestawienie, bardzo dobrych zawodników, którzy potrafią naprawdę spore umiejętności pokazać. Następna walka, już tak mówię od góry, Kevin Prymas, silnie zbudowany. Jego przeciwnik, który ma też swoją przeszłość w boksie, w kickboxingu też walczył, ostatnio walczył w Gromdzie również. Także na pewno twardy rywal. Później mamy też pojedynki specjalisty bardziej od full kontaktu, Piotrka Tomczaka z Nowachowiczem z Białej Podlaskiej. Ciekawy rywal, bo przede wszystkim walczy w innych formułach i zobaczymy, jak tym razem może na polu Piotrka konfrontacja będzie, ale myślę, że to są te walki ciekawe. Mamy też Krystiana Bernatowicza, wielokrotnego medalistę Mistrzostw Polski w K1, który zgodził się na walkę w boksie z młodym, tutaj mniej doświadczonym zawodnikiem, znacznie mniej doświadczonym, ale który typowo boksersko tylko trenuje, więc tu też liczę, że to doświadczenie troszkę zrówna. Pojedynek kobiet, Kamili, która wraca po kontuzji, no i poprzednie, wcześniejsze walki to są walki juniorów, ale też dwóch mistrzów Polski spotka się ze sobą, między innymi właśnie Marcin Raszewski i Patryk Konasiewicz, którzy rywalizują o wyjazd na Mistrzostwa Europy tegoroczne, także jakiś tam ładunek emocjonalny na pewno, przynajmniej lokalnie będzie, tak? A więc czekamy, oczywiście oglądamy, zapraszamy oczywiście do śledzenia gali w Ostrzeszowie, więc no Radku, otwieramy w takim razie tą imprezę. Otwieramy, tak jest. Za chwilkę otwarcie, także zapraszam wszystkich do oglądania.
Raz. Czyli to będzie na YouTubie generalnie. Tak, ale może zobaczymy, jakie będzie muzyka, bo może nam będzie kawał sobie wyrzucić. Aha. Nie mam wizytówek, zapisze pan sobie maila do mnie. Dobra, bo o co chodzi, bo nie będziemy do końca tej gali i tak szukamy sposobu, żeby ewentualnie znaleźć coś, co będziemy mogli wykorzystać w materiale u nas. Spokojnie damy wam normalnie na oświadczeniu, nie ma problemu, że prawa do spotkania, tak? Jak najbardziej. To pan zobaczy sobie, jaki mam kadr, bo ja chcę mieć taki kadr i ja mam w komentarzach. Okej. Okay. No, jak najbardziej. To zapisze pan maila? Już sobie piszę. Dobra. Dobrze, proszę podać. Pablo? Tak, Pablo, jak mówisz państwo, Paweł. Tak. BJJ, Barbara Jadwiga. Jest raz? Barbara Jadwiga, dobra. 92. Tak. Małpa. Tak. iCloud? Tak. .com. Dobra. Pan napisze mi maila, bo ja to będę jakoś jutro po południu dopiero tam siądę, żeby to ściągnąć i wam to wyślę, bo ja od razu tego nie zrobię. Aha, no dobra. YouTube... Może ewentualnie YouTube tego nie zdjąć, to sobie tam możecie sami ściągnąć. Dobra. Z podaniem oczywiście... Chyba, że macie kartę pamięci, to ja wam mogę to nagrać, tam też zarejestrować i Radkowi Radomskiemu zostanie. Też tak możemy zrobić ewentualnie. No. Tak jest temat odnośnie tego materiału. Moglibyśmy to dostać na karcie pamięci. Mamy jakąś kartę pamięci, którą moglibyśmy tutaj ewentualnie zostawić? Nie mamy pewnie do posłania. Nie mamy, bo jedna potrzeba. Ja mam w samochodzie, to sobie przyniosę ewentualnie. Tak? Tylko, że podejdziecie do nas i powiecie, że już kończycie i wtedy dopiero by zaczyna. No dobra. Bo najbardziej by chodziło o te końcowe walce. I to byłoby u Radomskiego, tak? Tak, u Radomskiego. Rozmyślamy, czyli szkół do naszego spotkania z kickboxingiem na tle tej wspaniałej maszty Kazimierzowskiej. To dzięki, jesteśmy w kontakcie. Witam serdecznie wszystkich kibiców. Ostrzeszów jest! Wiedziałem, że świetnie dorobicie już w tych walkach pokazowych, więc trudno sobie wyobrazić, co się będzie działo tutaj na trybunach już w tych walkach amatorskich, a także w tych walkach profesjonalnych, bo mamy tutaj dwie części. Za chwilę zobaczycie bohaterów pierwszej z tych części. Thank you.
dobrze, może będzie przynajmniej raz na rok taka impreza. Niech ten Wizard się już kończy, nie? Niech ten Wizard się już kończy, on boś. Już tak było. Tak? Było co liczyć, nie? No bo tak nie wyszło do Grabowa, to już wolałem tu być. Bo ja w tym Grabowie to no. Zasnąć idzie, jak się tego słuchu. A już tego pycha, ile można tego pycha? No. Do końca pan jest? Bo ja wiem, no, ja to najbardziej tego naszego wiesz. To no, 22-23, nie? No tak, no nie no, no będę, no, no. Bo te trzy najciekawsze zawodowe takie. No. No, teraz to to... Kamila Szymankiewicz, kickboxing klub poprawa.
Kickboxing Klub Poprawa. Za chwilę zaprezentujemy rywali poszczególnych i rywalki w poszczególnych pojedynkach. Panie i panowie, kategorii do 67 kg, w ogóle full contact, zmierzą się Maciej Bąk, prosto Kalisz oraz Filip Śronek, Kickboxing Klub Poprawa. Kategorii do 71 kg, full contact, zmierzą się Paweł Burda, Pitbull Milicz oraz Maksymilian Klein, Kickboxing Klub Poprawa. Do 63,5 kg. Full contact. Zmierzą się Patryk Konasiewicz, prosta Kalisz oraz Marcin Raszewski, kickboxing Klub Poprawa. Dawaj Marcin! Kategorii do 56 kg. Full contact. Zmierzą się Maja Śnieg, Ciętek Team Kalisz oraz Kamila Szymonkiewicz, kickboxing Klub Poprawa. Kategoria do 71 kg. Formuła K1. Zmierzą się Rusłan Posokow, Pitbull Village oraz Damian Wolostrzyk, Kickboxing Klub Poprawa. Serdecznie witam wśród nas burmistrza miasta i gminy Ostrzeszów, pana Patryka Jędrowiaka, który też będzie nam to kibicował razem z nami. A publiczność pokazuje, jak jest dzisiaj silna Ostrzeszów. Nieźle. Panie i panowie, zawodnikom dziękujemy. Za chwilę pierwsza walka i jakaś muzyczka na zejście z ringu. Z Ostrzeszowa witają Państwa serdecznie Hubert Zdun oraz Paweł Sawicki. Przed nami Kickboxing Club, Kickboxing Competition, wieczór walk. Gala organizowana przez KBC Poprawa Siedlików i promotora Radosława Radomskiego. Przed nami 7 pojedynków. Będziemy mieli pojedynki w formule full contact, w formule K1, a także jeden pojedynek w boksie olimpijskim. Witamy wszystkich kibiców zebranych przed wszelkiego rodzaju odbiornikami i serdecznie zapraszamy na dzisiejszą galę Kickboxing Competition w Ostrzeszowie. Tak jak wspomniał Paweł, czekają nas dzisiaj starcia w różnych formułach sportów uderzanych. Większość z nich to pojedynki K1, lecz będziemy również świadkami walki w formule full contact czy starcia na zasadach bokserskich. To może trochę o zasadach, jakie dzisiaj będą obowiązywać podczas pojedynków. Boks olimpijski, zwany również boksem angielskim, czyli zawodnicy mogą używać jedynie pięści, mogą uderzać na korpus oraz na głowę. Formuła full contact, nieco mniej popularna formuła, chociaż w latach 90. za sprawą Marka Piotrowskiego czy Roberta Nowaka formuła ta była formułą polską, można powiedzieć, bo mieliśmy swoich mistrzów świata właśnie w osobach wspomnianych wcześniej panów. Formuła, w której można wyprowadzać kopnięcia oraz ciosy. Kopnięcia głównie powyżej pasa, nie można kopać na udo, można podcinać przeciwnika i w każdej rundzie zawodnik zobowiązany jest do wyprowadzenia 6 kopnięć. Mamy specjalnego sędziego technicznego, który nam te kopnięcia po prostu liczy, pokazując narożnikowi zawodnika, ile tych kopnięć do spełnienia wymaganego limitu 6 na rundę trzeba jeszcze wyprowadzić. Natomiast formuła K1, Hubert, co można w tej formule robić? Formuła najbardziej popularna. Można robić wszystko, różni się od full kontaktu tym, że można wyprowadzać low kicki. Najbardziej efektowna z formuł sportów uderzanych.
nie tylko low kicki, ale również uderzenia kolanem. Można raz ściągnąć głowę przeciwnika na kolano, później trzeba puścić i sędziowie na pewno będą tego pilnować. Gala jest pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu, a więc największej organizacji promującej ten sport w naszym kraju. Czekamy więc, przed nami 7 pojedynków. No i zacznijmy może od samej góry. Tomasz Przybylski, zawodnik, który miał walczyć o pas mistrzowski organizacji HFO. Niestety gala została odwołana niemalże rok temu. Zmierzy się z Maksymilianem Siewrukiem, a więc będzie to ciekawe starcie lokalnego bohatera, którego zobaczymy po dłuższej przerwie. Maksymilian Siewruk prawdopodobnie po raz pierwszy zawalczy na zawodowstwie w Polsce. Do tej pory trenował w Hiszpanii i tam też toczył swoje boje, zarówno w formule MMA, jak i w formule kickboxingu, a ma nawet na swoim koncie walkę w formule grapplerskiej. Więc wszechstronny zawodnik, który tym razem zrywalizować będzie w formule K1 w tak zwanej C-klasie, czyli zawodnicy będą nosić nam ochraniacze na piszczele podczas tych pojedynków. Wraca również Marcin Kowalczyk, zawodnik, który także ma jedną walkę w organizacji HFO. Na gali w Ostrołęce w maju zeszłego roku przegrał z Antonim Predygierem jednogłośną decyzją sędziów, a jego rywalem będzie Mateusz Matuszak. Mateusz Matuszak ma okazję na co dzień trenować pod bacznym okiem Michała Turyńskiego, czyli jednego z najlepszych zawodników wagi ciężkiej w Polsce, który miał okazję mierzyć się na arenach KOK czy WKN oraz był byłym zawodnikiem Glory czy nieistniejącego już DSF-u. Tak, Michał Turyński, legenda, tak jak wspomniałeś, mistrz świata WKN, zawodnik, który był również mistrzem organizacji King of Kings, najdłużej działającej organizacji kickboxingu w Europie, promotora Donatasa Simanaitisa. Zawodnik, który wygrał w Glory dość kontrowersyjnie, do dzisiaj są kontrowersje, czy pojedynek z Katalinem Moroszczano powinien zakończyć się zwycięstwem Polaka, zwłaszcza Rumunii tutaj w tej kwestii doszukują się jakichś teorii spiskowych. My jednak pozostajemy przy faktach. Faktem jest, że Michał Turyński tamtą walkę wygrał. Odpowiadając na pytanie użytkownika Demonik 2011, sędzią głównym dzisiejszej imprezy jest pani Cecylia Pudlicka, jedna z najlepszych sędzin, jeżeli chodzi o Polski Związek Kickboxingu, a my już za chwilę zaczynamy pierwszą walkę. Do narożnika niebieskiego zapraszam reprezentanta Prosny Kalisz, Maciej! Więc pierwszy w ringu zamelduje się reprezentant kaliskiego klubu Prosna, Maciej Bąk, klubu, który jest kojarzony przede wszystkim z boksem. A tym razem Maciek Bąk będzie rywalizował w formule full contact, a więc w formule kickboxingu najbardziej przystępnej dla pięściarzy, formule, w której wywodzili się praktycznie pierwsza generacja pięściarzy zawodowych. Niemalże wszyscy wywodzili się z full kontaktu. Czy to Iwona Guzowska, czy Agnieszka Relik, Robert Złotkowski, Rafał Jackiewicz, żeby wymienić tylko kilku, a na świecie chociażby Aleksander Powietkin czy Marko Huk. A więc jest to formuła, która jest niezwykle atrakcyjna, jeżeli ktoś myśli o karierze w boksie zawodowym. A jego rywalem będzie Filip Śronek, reprezentant Kickboxing Club Poprawa. A więc reprezentant tutaj miejscowych kibiców, miejscowej publiczności. Rywalizował już na zawodach centralnych, na ligach, na sobotkach kickboxingu, które są organizowane w Wielkopolsce. No i oczywiście wzmaga się doping jego fanów tutaj bardzo licznie zgromadzonych podczas dzisiejszej imprezy, a przypomnijmy tylko, jest to połączone z Dniami Ziemi Ostrzeszowskiej. Impreza jest bezpłatna dla kibiców, kto chce może przyjść, zapraszamy oczywiście. Zamek w Ostrzeszowie, jeżeli ktoś jest w okolicy, no to niech się zbiera, przychodzi, bowiem przed nami 7 naprawdę ciekawych pojedynków. No i w ringu zaraz zamelduje się Filip Śronek, trenujący pod bacznym okiem Tomasza Przybylskiego, który będzie miał okazję wystąpić w walce wieczoru dzisiejszego wydarzenia w Ostrzeszowie. No Tomek, nie ma go w narożniku, jeszcze jest na rozgrzewce, już usadza swoich kibiców, a więc skoncentrowany na swoim
pojedynku były pretendent do mistrzowskiego pasa organizacji HFO Kickboxing. Formuła Full Contact, o której już wspominaliśmy, to będzie formuła, którą nie raz jeszcze zobaczymy dzisiejszego wieczora. Dozwolone są kopnięcia powyżej pasa, dozwolone są również podcięcia, o czym nie wszyscy wiedzą. Akcje pięściarskie na korpus oraz głowę. No i ta wspomniana przeze mnie wymagana liczba kopnięć na rundę, czyli każdy z zawodników musi wyprowadzić 6 akcji nożnych, żeby nie został mu odjęty punkt. Jest to rywalizacja juniorów, dlatego zawodnicy mają kaski. Kickboxing, tu, po prawa! Filip Śronek, rękawice czerwone, kask czerwony, jego rywal Maciej Bąk, rękawice i kask w kolorze niebieskim, a więc w kolorach narożników jeden i drugi. No i zaczynamy na razie spokojnie od badania się jednego i drugiego. Obydwa jest z klasycznej pozycji, czyli lewa ręka jest tą ręką wiodącą, która ma wyprowadzać zaczepne akcje, a prawa tą ręką silniejszą, która ma wyprowadzać mocne ciosy i kopnięcia. No na razie jeszcze nie wyczuł dystansu Śronek, wpadli w siebie obydwaj zawodnicy. Teraz świetny lewy sierpowy Śronka, no ale przestrzelił trochę tym kopnięciem reprezentanta Kickboxing Club. No, szybko się podniósł jednak Filip Śronek i wracamy. Wciąż na środku ringu niewielka aktywność z jednej i z drugiej strony. No poluj, jeden i drugi wydaje się być kontry kickbokserem. Teraz dobra, wydłużona kombinacja w wykonaniu Macieja Bąka. Doszło celu do kilka akcji, a i wzmaga się oczywiście doping dla Filipa Śronka, reprezentującego tutaj miejscowy klub. Filip Śronek jak na razie jest zawodnikiem wywierającym presję, stara się za wszelką cenę trafić swojego rywala. No i jak widać trafił na razie poniżej pasa, więc będzie miał kilka chwil na dojście do siebie Maciej Bąk. Jest to rywalizacja w kategorii do 67 kg. No i w tej kategorii, jeżeli chodzi o polski kickboxing, bezsprzecznie królem numerem jeden jest Jan Lodzik, mistrz organizacji Babylon w tej formule, który pokonał na początku tego roku Michała Królika jednogłośną decyzją sędziów. Wracamy już do rywalizacji z jednej i z drugiej strony. Teraz kolejna próba wydłużenia. Piękny ten lewy podbródkowy w wykonaniu Bąka. Doszedł celu, zamknięty teraz na narożniku na chwilę zawodnik Prosny Kalisz, ale jak szybko został zamknięty, tak szybko klinczuje i wychodzi. No ma przewagę warunków fizycznych Bąk, ale jak na razie jeszcze nie potrafi ustalić tego dystansu bezpiecznego dla siebie. Ostatnie 10 sekund, przyspiesza jeden i drugi, jest kopnięcie, jeszcze drugie kopnięcie. Oczywiście wzmaga się doping miejscowych fanów, którzy poczuli, że Filip Śronek ruszył. No i jesteśmy ciekawi, jak sędziowie zapiszą tą pierwszą rundę, czy to będzie na korzyść Filipa Śronka, czy może Macieja Bąka. Tak jak wspomniałeś, Maciej Bąk ma przewagę warunków fizycznych, lecz na razie z niej nie korzysta, nie stara się pracować z dystansu. Zawodnicy wchodzą w siebie ciosami sierpowymi i starają urwać sobie głowę. No tak, to jeszcze jest rywalizacja juniorska, więc panowie są na początku swojej sportowej drogi. Jeszcze te umiejętności techniczne nie są na tyle dobrze wypracowane, więc jak najbardziej musimy tutaj wybaczyć tym młodym ludziom, że jeszcze nie walczą pięknie niczym nasi eksportowi zawodnicy w full kontakcie, jak chociażby mistrz świata Vako Pro Jakub Pokusa, czy walczący ostatnio w K1 Robert Krasoń, bądź mistrz Gromdy Mateusz Don Diego Kubiszyn. Miejmy nadzieję, że to jest początek ich wielkich karier i staną się one tak samo sławne jak właśnie tych trzech panów, których wymieniłem przed momentem. Sędzia już daje znak, że ring wolny i za moment rozpoczniemy rundę drugą. Na razie zawodnicy się badają, żaden nie chce
narazić się na kontra, ale teraz bardzo dobry prawy sierpowy Filipa Śronka. Zaczepny front kick. Maciej Bąk odpowiada tym samym. Znajduje się na deskach, lecz sędzia nie liczy. Było to poślizgnięcie. No nawet takie trochę zastawienie zakrocznej nogi w wykonaniu Filipa Śronka. Tam jakby nieco podciął Segre, ale teraz piękne podcięcie. Właśnie o tych podcięciach mówiliśmy, że są one dozwolone w formule full contact. Można atakować gdzieś w okolice kostki właśnie po to, żeby wyciąć rywala. No i znowu zmaga się doping dla miejscowego zawodnika Filipa Śronka. Lewy sierpowy Filipa Śronka. Znowu lewy, prawy. Dwa mocne prawe spotkaniowe. Ale tam dopatrzył się jakiegoś błędu sędzia u Filipa Śronka. Na moment przerwał na pojedynek. No i znów to badanie i za moment powinniśmy zobaczyć przyjaśnienie z jednej bądź z drugiej strony. Wydaje się, że Maciej Bąk jak na razie zapomniał nieco o akcjach nożnych, które są wymagane w formule full contact. Raczej skupił się na przygotowaniu pięściarskim. Teraz ten haymaker przestrzelony przez Śronka. No próbuje skrócić dystans. Piękny teraz high kick, odpowiada tym samym Maciej Bąk. A i przystrzelił teraz prawym sierpowym. Dobry długi lewy teraz w wykonaniu Bąka. Trafił tam zamkniętego na moment pod linami Filipa Śronka. Po raz kolejny Śronek bliżej lin. No rzuca jak może tylko te ciosy w zwarciu, jak tylko znajdzie się w pół dystansie niższy Śronek, próbuje wykorzystać to, że jest w zasięgu głowa Macieja Bąka. Teraz dobra kombinacja pięściarska, ale równie dobra kontra w wykonaniu Filipa Śronka. Jeszcze jeden prawy haymaker, no otarł się tam o kaskę w wykonaniu Filipa Śronka, no i zakończyła nam się runda druga, runda zdecydowanie bardziej aktywna z jednej i z drugiej strony. Tak, dużo bardziej aktywna i należy zauważyć, że Maciej Bąk wreszcie zaczął korzystać z przewagi swoich warunków fizycznych. Nie podchodzi zbyt blisko, nie wdaje się w bezpardonowe wymiany, tylko próbuje trafiać swojego przeciwnika z dystansu. Tak, no można powiedzieć, że już powoli zaczyna wyczuwać ten dystans reprezentant Prosny Kalisz. No i jest to jeszcze może idealne, ale już widać, że w trzeciej rundzie może mieć przewagę, może skutecznie bronić się przed tymi ofensywnymi szarżami, w których wpada w niego Filip Śronek. No i ruszyli. Zobaczymy, co przyniesie nam runda trzecia. Jak na razie bardzo wyrównany pojedynek. Teraz Maciej Bąk trafia prawym sierpowym. Tak, świetna kontra i piękny high kick w wykonaniu Filipa. Panowie postanowili chyba pójść na otwartą wymianę, chociaż teraz chwila spokoju, czarowania. Próba front kicka ze strony Filipa środka. I bardzo dobry middle kick. Tak, ale wyłapane z jednej i z drugiej strony, te middle kicki wyłapane na przedramiona przez jednego i drugiego zawodnika, więc nie były to akcje czyste i raczej sędziowie nie zapiszą ich na korzyść ani jednego, ani drugiego. Teraz znowu, no świetnie, tutaj kontruje te kopnięcia. Teraz dobry lewy podbródkowy. Znowu zasiałał ten lewy podbródkowy w wykonaniu Macieja Bąka. No i znów kontra, no widać, próbuje skrócić ten dystans tymi szerokimi sierpami. Teraz trafił lewym, jakby zamroczony jest Maciej Bąk. Rusza mocno Filip do ataku. Maciej Bąk ratował się trochę tym klinczem, bo było już bardzo blisko skończenia w moim odczuciu. Zdecydowanie naruszony zawodnik w niebieskim kasku i niebieskich rękawicach. Filip Śronek powinien teraz pracować nad skończeniem swojego rywala, ponieważ jest on widocznie naruszony. No ale wydaje się, że już najgorsze zdecydowanie za Maciejem Bąkiem. Już to on znów przejmuje inicjatywę. Zabiera te centymetry w ringu, chociaż znów dał się złapać na ten prawy zamachowy Filipa Śronka. No świetnie funkcjonują te obszerne ciosy wyprowadzane przez niższego z zawodników reprezentującego dzisiaj czerwony narożnik. Znów dobra wymiana, ale w tej wymianie zdecydowanie lepszy Maciej Bąk. A, bardzo mocno trafił, ale to znowu chyba nie będzie liczenia.
Nie, sędzia nie zaczął liczyć, a więc wracamy. To traktował to jako utracenie równowagi. Znów lewy podwórkowy w wykonaniu Bąka próbuje dojść do celu. No i zakończyła nam się runda trzecia. Oczywiście podziękowania z jednej i z drugiej strony za walkę. No i czekamy więc na werdykt, który z tych zawodników okaże się lepszy. Czy Filip Śronek z Kickboxing Club Poprawa, czy Maciej Bąk z Prosny Kalisz. Tutaj mieliśmy okazję porozmawiać z wychowankiem Prosny Kalisz, Miłoszem Grabowskim, pięściarzem Polsat Boxing Promotions. Ten, kto nie widział, nie wie, no to możemy zdradzić, że Miłosz Grabowski rozmawia o kontrakcie zawodowym w największej polskiej grupie promotorskiej Knockout Promotions. No i życzymy oczywiście zarówno samemu zawodnikowi, jak i promotorowi Andrzejowi Wasilewskiemu, żeby ta współpraca została zmaterializowana. Panie i panowie, w walce w kategorii do 67 kg, full contact. Zwycięzcą pojedynku jednogłośnie jest narożnik czerwony, Filip Śronek! Kickboxing Club Poprawa. I teraz jeszcze nagrody dla obydwu fighterów, bo dzisiaj stoczyli bardzo twardy pojedynek. I jeszcze prosimy o kwestie medialne, wypełnienie tych wszystkich kwestii medialnych. Zapraszamy do wspólnego zdjęcia oczywiście. Pierwsza walka już za nami, za chwilę walka numer dwa. Za chwilę będą gotowi kolejni zawodnicy, żeby wam się zaprezentować już w konkretnych sytuacjach ringowych. Ponownie pan Tomasz Stroka będzie sędzią ringowym tego pojedynku. I już będziemy powoli zapraszać. Przypomnę, kategoria teraz będzie 71 kg, full contact. Walka zakontraktowana na 3 rundy po 2 minuty. Narożnik niebieski. Zawodnik reprezentujący klub Pitbull Village, Paweł Burda! A przed nami pojedynek w kategorii do 71 kg. Wciąż zostajemy w formule full contact. No i pierwszy z reprezentantów Pitbulla Village. Mamy tutaj, wiemy, że fanów Pitbulla Village na naszym czacie podczas transmisji, a więc pierwszy z waszych zawodników wychodzi właśnie do ringu. Ja osobiście pierwszy raz słyszę o klubie Pitbull Milicz i z bardzo wielką ciekawością zaobserwuję, jak zaprezentuje się Paweł Burda. Miejmy nadzieję, że będzie waleczny, tak jak ta słynna rasa psów w przeszłości hodowana do walki, a obecnie różnie wykorzystywana przez właścicieli.
I po raz drugi w ringu zameldował się sędzia Sroka. Ring wolny, runda pierwsza. I rozpoczynamy runda pierwsza. Obydwaj zawodnicy z klasycznej pozycji. No i tu już widzimy, że tych kopnięć będzie prawdopodobnie więcej. Obydwaj zawodnicy nastawieni, jeżeli chodzi o techniki nożne, dość pozytywnie. Sporo wymian, sporo tych middle kicków. Każda akcja praktycznie kończona kopnięciem, a więc tutaj zobaczymy już prawdziwy full kontakt. Jeszcze przypomnimy, Maksymilian Klein, kask czerwone, rękawice czerwone, Paweł Burda, kask niebieski oraz rękawice niebieskie. No i mieliśmy nawet już pierwszą obrotówkę w tej rywalizacji. Teraz mocna wymiana na środku ciosów oraz kopnięcie z jednej i z drugiej strony. No można powiedzieć, że panowie już chyba ten limit kopnięć wypełnili dawno. Wydaje się, że po 6 na rundę z każdej strony już zostało. Oj, teraz oczywiście faul. Gdzieś kopnięcie w okolicy łydki. Sędzia Stroka oczywiście zwraca uwagę Pawłowi Burdzie, żeby trochę zwraca uwagę na to, gdzie kopie oponenta. Bardzo duża liczba kopnięć, middle kicki. I teraz kolejnym middle kickiem popisał się Paweł Burda. Szachują się panowie ciosami prostymi. I znowu middle kick. O, Superman Punch, brawo, pięknie. Świetnie to zrobił Maksymilian Klein. I teraz bardzo mocna wymiana. Tutaj stroną bardziej ofensywną wydaje się być na ten moment Maksymilian Klein, reprezentant miejscowego Kickboxing Club. Znów dobra kombinacja ciosów prostych, świetny balans. Tułowiem też reprezentanta klubu prowadzonego przez Radosława Radomskiego. Jeszcze jedna próba obrotówki w wykonaniu reprezentanta Kickboxing Club. Ostatnie sekundy pierwszego starcia. Jeszcze zobaczymy, czy panowie wykrzeszył z siebie więcej sił. No i wydaje się, że ten prawy prosty, krótki prawy prosty na koniec naruszył nieco Pawła Burdę. Wychowanek prosty Kalisz, również walczący kiedyś w kickboxingu, ale spore sukcesy Miłosza w różnych kategoriach wiekowych, jeśli chodzi o boks, w którym zdobywał medale mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Dzisiaj jest bokserem zawodowym, jeszcze młodym, jeszcze na rozwoju, ale już z kilkoma zwycięskimi walkami na profesjonalnym ringu. No i po pierwszej rundzie prowadzonej w bardzo wysokim tempie zawodnicy są agresywnie nastawieni. Duża liczba kopnięć, duża liczba middle kicków. Czekamy na rundę drugą. No i zobaczymy tak naprawdę, czy panowie tutaj będą mieli jeszcze na tyle dużo energii, żeby prowadzić tą walkę właśnie w tak wysokim tempie również w rundzie drugiej. No być może emocje tutaj wzięły górę i trzeba nieco ostudzić zawodników w przerwie między rundami. No i zobaczmy, runda druga, narożnik czerwony, Maksymilian Klein, jego rywalem Paweł Burda, więc starcie Kickboxing Club poprawa kontra Pitbull Milicz. Od początku zawodnicy bardzo mocno na siebie ruszyli. Kombinacje bokserskie i bardzo dobry middle kick ze strony Pawła Burdy. Teraz próba high kicka w wykonaniu reprezentanta Kickboxing Club poprawa. Przestrzelony niestety ten high kick przez Maksymiliana. Dobra, teraz akcja prawy na prawy. Rusza ze swoimi akcjami pięściarskimi również Maksymilian. Oj, przestrzelił tym podbródkowym. Teraz nieco chaosu w tej wymianie pięściarskiej pod linami z jednej i z drugiej strony. I koniec akcji middle kickiem w wykonaniu Pawła Burdy. No widać, już ciężko oddycha, opuszczone nisko ręce reprezentanta pitbullskiego, przepraszam, milickiego Pitbulla. Mimo spadku kondycji w obu zawodników, tempo walki niezmiennie pozostaje bardzo wysokie, więc nasze zmartwienia po pierwszej rundzie się jak na razie nie potwierdziły. Teraz chwila przystoju i próba wysokiego kopnięcia. Można powiedzieć takiego Brazilian kicka. Dwa ciosy proste spotkaniowe. No, zawodnicy już opadli z sił, lecz nadal próbują za wszelką cenę trafić swojego rywala. Teraz dobra kombinacja Maksymiliana Kleina. Odpowiada kopnięciem frontalnym Paweł Burda. Tutaj mieliśmy próbę obrotówki. Oj, to kopnięcie mogło trafić
tam, gdzie niekoniecznie chciałby tego Maximilian Klein. Ale widać już Paweł Burda bardziej na tym, żeby odepchnąć rywala, nie dać się zbliżyć się do siebie Maximilianowi Kleinowi, nieco problemów kondycyjnych, no ale też nie ma się co oszukiwać. Tutaj mamy prawie Tajlandię na ringu w Ostrzeszowie, bardzo wysoka temperatura, a więc w tej wysokiej temperaturze kończy się również runda druga, no i zobaczymy, który z nich zachował więcej sił, żeby wyjść do rundy trzeciej i jeszcze próbować przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Runda trzecia rywalizacji Kickboxing Club kontra reszta Polski w narożniku czerwonym Maximilian Klein, reprezentujący właśnie wspomniany Kickboxing Club Poprawa, podopieczny trenerów Radosława Radomskiego oraz Tomasza Przybylskiego. Jego rywalem reprezentujący milicki pitbull Paweł Burda, narożnik niebieski. No i widać, że ta przerwa dobrze podziałała na Pawła Burdę. Nieco wyżej trzymane ręce, nieco lepiej gdzieś kontrujący Paweł Burda. No i jak na razie ten początek rundy trzeciej zdecydowanie należy do reprezentanta Milicza. Zauważalne są już duże kryzysy kondycyjne w szeregach obu zawodników, lecz nadal starają się zdobyć przewagę nad swoim rywalem. Bardziej aktywny wydaje się Paweł Burda, chociaż teraz Maximilian Klein przyjmuje inicjatywę, zamykając w narożniku rywala w kasku niebieskim. No teraz trochę chaosu, po raz kolejny wpadli w siebie zawodnicy. Sędzia oczywiście zwraca uwagę, żeby nie pochylał głowy do przodu Paweł Burda. Teraz, oj, ten front niestety trochę za nisko w wykonaniu zawodnika pitbulla Milicz. No i będzie miał moment na dojście do siebie Maximilian Klein. No dużo czasu na szczęście nie potrzebował. Wracamy do rywalizacji. Dobry, długi, lewy, prosty. Wykonanie Pawła Burdy. Piękna teraz kombinacja. Zaczęta i skończona kopnięciem w wykonaniu Maximiliana Kleina. Dobry middle. Akcja middle na middle właściwie z jednej i z drugiej strony. Po raz kolejny próbuje kopnięcie. Obrotówka. Dobra, teraz kombinacja, przyspieszenie, znowu zamknięty na linach Burda. Jeszcze jedna próba kopnięcia zahaczającego z obrotu w wykonaniu Maximiliana Kleina. Maximilian Klein wydaje się dosyć rozdrażniony tym, że to kopnięcie trafiło niekoniecznie tam, gdzie by tego oczekiwał. I teraz to on przejmuje inicjatywę i jest zawodnikiem dużo bardziej aktywnym. Dużo więcej trafia. Teraz clinch, sędzia przerywa. I już zawodnicy wracają. Oj, kończy się trzecia runda, a tym samym cały pojedynek w formule Full Contact. No i zobaczymy, czy Kickboxing Club Poprawa będzie w stanie rywalizacji z resztą Polski 2-0, czy też może Paweł Burda doprowadzi do wyrównania w tym nieoficjalnym meczu. Panie i panowie, kategorii do 71 kg, full contact,
Zwycięzcą pojedynku jest zawodnik z narożyka czerwonego, Maksymilian Klej! Kickboxing klub Poprawa! Maksymilian Klej! Maksymilian Klein dopisuje do swojego konta zwycięstwo, a tym samym stan rywalizacji. Kickboxing klub Poprawa kontra reszta Polski wynosi 2-0. A więc będzie to kickboxing naprawdę na mistrzowskim poziomie. To już za chwilę. Przed nami pojedynek kategorii do 63,5 kg, zakontraktowany na 3 rundy po 2 minuty. Formuła full contact. Walkę w ringu poprowadzi pani Cecylia Podlicka. A oto dwaj oponenci do narożnika niebieskiego. Zapraszam mistrza Polski juniorów, reprezentanta Polski w kickboxingu, Patryk Konasiewicz!
czerwonego. Przed wami za chwilę w tym narożniku stanie mistrz Polski juniorów kickboxingu, reprezentant Polski w kickboxingu, zawodnik Kickboxing Klub Poprawa, Marcin Raszewski! Kolejne starcie kickbokserskiego wieczoru w Ostrzeszowie, a zarazem ostatnie starcie w karcie wstępnej zatytułowanej Walczące Młode Talenty. Zmierzą się w nim reprezentant Prosna Kalisz, Patryk Konasiewicz oraz reprezentant Kickboxing Club Poprawa Marcin Raszewski. Kategoria wagowa 63,5 kg, formuła niezmiennie full contact. Naprzeciw siebie stanie dwóch utytułowanych zawodników sceny juniorskiej. Starcie dwóch mistrzów, aktualnych mistrzów Polski juniorów w formule full contact, zarówno w kategorii 60, jak i 63,5 kg. A więc można powiedzieć, że to taka typowa unifikacja znana m.in. z boksu. Który z nich okaże się być lepszym zawodnikiem? Tu nie ma jakiejś wielkiej różnicy wagi, natomiast umiejętności zdecydowanie na najwyższym poziomie. To dwaj najlepsi juniorzy, a więc nie mrugamy, oglądamy najlepszy kickboxing w formule full contact w wagach 60 i 63,5 kg wśród juniorów. Za chwilę w ringu zamelduje się Marcin Raszewski. Przypomnijmy, formuła full contact. I zameldował się w ringu Marcin Raszewski, reprezentujący barwy Kickboxing Club Poprawa. Marcin Raszewski, narożnik czerwony, kask czerwony, a jego przeciwnik Patryk Konasiewicz, narożnik niebieski, rękawice niebieskie. Ring wolny, runda pierwsza. Rozpoczynamy. Runda pierwsza. Sędziną tej walki Cecylia Podlicka, jedna z najlepszych sędzin, jeśli chodzi o sport zawodowy kickboxing w Polsce, znana m.in. z ringów organizacji Makowski Fighting Championship. Zawodnicy bardzo aktywnie poruszają się na nogach, starają się orbitować wokół siebie, wymieniając się przy tym kolejnymi kombinacjami. No to już widzimy taką różnicę, jeżeli chodzi o poziom techniczny. Jeden i drugi zawodnik, tak jak wspomniałeś, świetna praca na nogach, takie delikatne skakanie. Teraz dobra akcja z jednej i z drugiej strony. Mamy pierwsze akcje zaczepne w tym pojedynku. Drugi pojedynku pomiędzy reprezentantami Kickboxing Club Poprawa i Prosną Kalisz. Tym pierwszym zwyciężył reprezentant Kickboxing Club Poprawa, ale może Patryk Konasiewicz będzie chciał pomścić Macieja Bąka w starciu z drugim mistrzem Polski formuły full contact. Próba prawego sierpowego ze strony Patryka Konasiewicza, lecz nie doszła na celu. Teraz bliżej podchodzi Marcin Raszewski. Stara się kombinacją trafić swojego rywala. Dobra kombinacja bokserska w wykonaniu Konasiewicza. I teraz middle kick, lecz nie doszedł do celu. Bardzo dobry prawy prosty, zakończona akcja lewym middle kickiem. Patryk Konasiewicz stara się przyjąć inicjatywę w tym pojedynku, wywiera znaczną presję na swoim rywalu, chociaż to teraz Raszewski trafia prawym sierpem. Prawy middle kick ze strony Raszewskiego, a teraz z front kickiem odpowiada Konasiewicz.
A bardzo dobry lewy sierpowy. I kończymy pierwszą rundę. Bardzo mocne tempo, duże umiejętności zawodników. Czekamy na rundę drugą. Patryk Konasiewicz, jak już wspomniałem wcześniej, jest mistrzem Polski juniorów w kickboxingu, aktualnym mistrzem Polski juniorów w kategorii do 63 kilogramów. Igor Rybal, Marcin Marszewski, Kickboxing Klub Poprawa, to oczywiście też mistrz Polski juniorów, ale w kategorii do 60 kilogramów. Mierzą się aktualni mistrzowie Polski juniorów. Patryk Konasiewicz po pierwszej rundzie wydaje się zawodnikiem dużo bardziej zmęczonym, ciężko oddycha, przysiadł na krzesełku, zobaczymy jak będzie wyglądać kondycja obu zawodników w drugiej rundzie. No i przekonajmy się, czy zawodnicy utrzymają tempo narzucone w pierwszej rundzie, czy jednak osłabli na siłach. Bardzo dobra akcja w wykonaniu Raszewskiego. I teraz próba wysokiego kopnięcia, lecz nie doszła ona celu. Próba Superman Puncha, obrotówka. I akcja zakończona middle kickiem. Potknął się teraz Konasiewicz. Dobry middle kick w wykonaniu Raszewskiego. Tempo nieco spadło, lecz nadal jest to bardzo atrakcyjna walka. I teraz dobra akcja w wykonaniu Konasiewicza. Teraz dobry high kick. Brawo. Raszewski stara się każdy klincz, z każdego klinczu wychodzić ciosem kierowanym w okolice wątroby. Zobaczymy, czy w dalszej części pojedynku te ciosy będą robić większe wrażenie na Konasiewiczu, chociaż teraz to on trafia bardzo dobrym middle kickiem. Znowu bardzo dobry middle kick, ale skontrowany został Konasiewicz przez Raszewskiego akcją bokserską. Dobry middle kick, odpowiada Konasiewicz, a teraz bezpardonowa wymiana. O, gdyby ten high kick doszedł celu, mogło być po walce. Teraz Superman Punch w wykonaniu Konasiewicza. Chwila klinczu i znowu Raszewski rozrywa klincz kolejną kombinacją bokserską. Druga runda dobiegła końca. Ring wolny, runda trzecia. I wystartowała ostatnia runda ostatniego pojedynku karty wstępnej walczące młode talenty. Zobaczymy, co pokażą zawodnicy, którzy zmagają się już z trudami tego pojedynku. Widać braki kondycyjne, chociaż kombinacje nadal stoją na wysokim poziomie. Dobra praca bokserska w wykonaniu obu zawodników. I znowu Raszewski rozrywa klincz ciosem na wątrobę. Dziwię się, że te ciosy
nie robią żadnego spustoszenia w szeregach obronnych zawodnika w kasku niebieskim. Próba high kicka, lecz nie doszła celu i kontruje to wszystko Konasiewicz prawym sierpowym. Dużo klinczów w tej trzeciej rundzie. Widać, że zawodnicy odczuwają trudy pojedynku. A teraz Raszewski próbował strzelić prawym sierpowym na rozerwanie klinczu. Jakiś problem z ochraniaczem. Narożnik teraz poprawia ochraniacz Marcina Raszewskiego i zawodnicy są już gotowi do dalszego pojedynku. Bardzo dobry lewy sierpowy na odejściu. A znowu próba Superman Puncha zakończona lewym middle kickiem w wykonaniu Konasiewicza. No i kończy trzecia runda. Bardzo mocny pojedynek, stojący na bardzo wysokim tempie. Zobaczymy, jak widzieli ten pojedynek sędziowie punktowi. Proszę Państwa, werdykt pojedynku w kategorii 63,5 kg. Mierzyli się aktualni mistrzowie Polski juniorów. No i jaki jest werdykt sędziowski? W tym walku sędziowie zdecydowali, że będzie remis. A więc remis w tym pojedynku. No i pierwszy zawodnik z niebieskiego narożnika, który nie przegrał dzisiaj walki, Patryk Konasiewicz. Może czuć się dumny, albowiem dokonał czegoś, czego jeszcze dzisiejszego wieczora nie dokonał. Nikt, a my już za chwilę zaczynamy rywalizację kobiet w formule Full Contact. Kamila Szymankiewicz zmierzy się z Mają Śnieg. Zapraszamy. No walka była piękna rzeczywiście. Każdy miał swoje preferencje pewno, jeżeli chodzi o niuanse, ale to były naprawdę tylko niuanse w tej walce. Sędziowie stwierdzili, że no... Żaden z zawodników nie przekonał tak do zwycięstwa, krótko mówiąc. Mimo tej naprawdę dobrej walki. Panie i panowie, czas na pojedynek pań. A jak pojedynek pań, to pani będzie sędziować, pani Cecylia Podlicka ponownie. Tym razem obejrzymy walkę w kategorii do 56 kg. Full contact. Walka zakontraktowana na 3 rundy po 2 minuty. Do narożnika niebieskiego zapraszam zawodniczkę KS Ziętek Team Kalisz. Maja Śnieg! Maja Śnieg!
myślałem, że chodził. W ringu melduje się Maja Śnieg, reprezentująca barwy Ziętek, Team Kalisz, trenująca na co dzień pod czujnym okiem Mariusza Ziętka, czyli mistrza świata w formule Full Contact, zajmującego się obecnie produkcją ringów na wszelakie gale. I na dzisiejszej gali również możemy obserwować ring w jego wykonaniu. Zaledwie 19-letnia zawodniczka mierząca 165 cm wzrostu ma w swoim dorobku brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski w formule Full Contact kategoria minus 56 kg. Czas na prezentację rywalki. Narożnik czerwony, zawodniczka Kickboxing Klub Poprawa, Kamila Szymankiewicz. Kamila Szymankiewicz. Kamila Szymankiewicz to kolejna reprezentantka klubu Kickboxing Club Poprawa. 28-latka ma na swoim koncie Puchar Polski Seniorek w formule Full Contact 2021 roku. Warto wspomnieć, że zawodniczka wraca po kontuzji. A w narożniku Kevin Prymas, którego zobaczymy jeszcze dzisiejszego wieczora w pojedynku. Zawodnik, o którego pytają wszyscy promotorzy, a który tak naprawdę toczy bardzo mało walk. Po raz kolejny będziemy świadkami pojedynku na zasadach Full Contact, kategoria wagowa 56 kg. A w ringu rozdzielać obie panie będzie Cecylia Pudlicka, sędzina znana na ringach zawodowych, między innymi z sędziowania gal Makowski Fighting Championship. I rozpoczynamy rundę pierwszą. Szymankiewicz narożnik czerwony, natomiast Śnieg w narożniku niebieskim. Tak jak już wspomniałeś, Hubert, w narożniku Mai Śnieg, Mariusz Ziętek, były mistrz świata zawodowym w kickboxingu. Człowiek, który w wieku 38 lat został jeszcze mistrzem Polski, tocząc najwięcej walk w swojej kategorii wagowej. 4 dokładnie. Byłem wtedy na tych mistrzostwach Polski, no i nie mogłem wyjść z wrażenia, jak Mariusz Ziętek fenomenalnie rozprawiał się ze swoimi przeciwnikami. No i tutaj już panie rozpoczynają rywalizację. Piękny prawym w wykonaniu Szymankiewicz doszedł celu. Teraz cios podopiecznej Kevina Prymasa.
Jeszcze jeden dobry prawy, wcześniej lewy jest middle. No rysuje się tutaj przewaga techniczna reprezentantki Kickboxing Club. Poprawa, ale też trzeba jasno powiedzieć, że jednak Mariusz Ziętek w ostatnich latach bardziej postawił na boks olimpijski, na wychowywanie kolejnych talentów, jeżeli chodzi właśnie o tą rywalizację pięściarską. Sam zresztą też w boksie olimpijskim rywalizował ten legendarny kaliski sportowiec, którego możecie oczywiście spotkać w klubie KS Ziętek Team, do którego oczywiście Was zapraszamy. Znów akcja prawy na prawy z jednej i z drugiej strony w wykonaniu Panteras. Pięknie przepuszczona akcja Maji Śnieg i kontra lewy. O, teraz trochę w powietrze popruły te ciosy proste w wykonaniu podopiecznej Mariusza Ziętka. No i znów nie będzie oczywiście tutaj liczenia. Straciła równowagę Kamila Szymankiewicz. No próba wyczucia dystansu jest prawy. W wykonaniu Szymankiewicz 10 sekund do końca rundy pierwszej. No i zobaczymy, czy któraś z pań jeszcze pokusi się o to, żeby przyspieszyć w końcówce tej rundy. No i koniec rundy pierwszej, a więc przed nami 60 sekund przerwy. Maj Śnieg, że jest w narożniku Maj Śnieg, to jeden z najwybitniejszych polskich kickboxerów w historii. Mariusz Ziętek, wielokrotny mistrz polski w kickboxingu, mistrz świata, zdobywca Pucharu Świata, zawodowy mistrz świata. Swój pierwszy tytuł seniorski w mistrzostwach Polski, uwaga, zdobył w wieku 17 lat, a trenerem wtedy był Jerzy Radomski. Mariusza Ziętka i razem jeździli po całej Europie i zdobywali te tytuły. A dzisiaj jest trenerem, promotorem i producentem ringów, słuchajcie, też między innymi. Komenda ring wolny, a więc w ciągu 10 sekund zawodnicy muszą pozostać sami z sędzią w ringu. I za moment rozpoczniemy rundę drugą. Kamila Szymankiewicz, Kickboxing Club, poprawa, narożnik czerwony. Jej rywalką Maja Śnieg, KS Ziętek Team, Kalisz, narożnik niebieski. No i od razu panie zaczęły od wymiany pięściarskiej. Dobry teraz middle w wykonaniu Maji Śnieg. No i rusza mocno do przodu z ciosami prostymi podopieczna Mariusza Ziętka, co oczywiście wprawia w zadowolenie jej trenera. Teraz middle na middle z jednej i z drugiej strony próba kopnięcia frontalnego ze skoku. Jeszcze raz tą samym próbowa zaatakować Kamila Szymankiewicz. Dobry teraz prawy w wykonaniu reprezentantki Kickboxing Club, poprawa. No, znów próba tam gdzieś wdania się w wymianę w wykonaniu Maji Śnieg, ale te ciosy niestety źle wymierzone nie dochodzą do celu wyprowadzone przez podopieczną Mariusza Ziętka. Piękny teraz middle z doskoku i prawy, ale odpowiada swoimi akcjami pięściarskimi Maja Śnieg. No dużo tych przyruchów, dużo bujanek w wykonaniu Kamili Szymankiewicz. Teraz piękne dwa lewe w wykonaniu zawodniczki Mariusza Ziętka. No i rusza do przodu zawodniczka kaliskiego klubu Ziętek Team. Maja Śnieg skupiona od początku głównie na akcjach bokserskich i zdają się one przynosić korzyść w tej fazie pojedynku. Trafia zdecydowanie celnie od swojej rywalki, jeśli chodzi o akcje kierowane w głowę. Kamila Szymankiewicz zdecydowanie częściej korzysta z technik nożnych. A teraz bardzo dobry prawy sierpowy w wykonaniu Kamili Szymankiewicz. I kolejny prawy sierpowy doszedł celu. Ostatnie 10 sekund rundy drugiej. No widać, że gdzieś już chyba znalazła sposób na Maję Śnieg Szymankiewicz właśnie tymi długimi, prawymi, prostymi z doskoku, ale zanim jeszcze się rozkręcą obie zawodniczki, będziemy mieli przerwę między drugą a trzecią rundą. Państwa, taka informacja jeszcze a propos naszej sędziny. Cecylia Podlicka niebawem wyjeżdża na Igrzyska Europejskie. Tam będzie sędziować w akcji właśnie kickboxingu. Jako jedna polska sędzina w ringu będzie.
co tak wyślę, nie? No, a gdyby się udało tam... Ring wolny, runda trzecia. Narożniki zawodniczek opuściły już ring, jesteśmy gotowi na trzecią odsłonę pojedynku. Bardzo dobrze zaczęła pracować boksersko. Majaśnik zamknęła w narożniku Kamila Szymankiewicz. Kolejne mocne ciosy dochodzą głowy zawodniczki w kasku czerwonym. Majaśnik stała się stroną wywierającą presję. Ma jakiś problem z kaskiem. Chyba już wszystko w porządku i możemy kontynuować pojedynek w kategorii 50-56 kg. Ale teraz bardzo mocna wymiana ze strony obu zawodniczek i ona się nie kończy. Cały czas trafiają mocnymi sierpami. Bardzo dobra, bardzo mocna wymiana obu zawodniczek. Teraz Kamila Szymankiewicz szuka głowy swojej rywalki, pracując głównie z dystansu, dysponując dłuższym zasięgiem ramion. Bardzo dobry prawy sierpowy, lecz odwróciła się po ciosie. Wydawało się, że ten cios doszedł celu i zrobił wrażenie na Mai Śnieg. Zdecydowanie opadła z sił teraz Kamila Szymankiewicz, Maja Śnieg w natarciu. Mocny prawy sierpowy Kamili Szymankiewicz. I kolejny mocny prawy sierpowy. Coraz bardziej kruszy się obrona Maji Śnieg. A Kamila Szymankiewicz ma coraz większe pole do popisu, chociaż teraz Maja Śnieg trafiła na odejście prawym sierpowym, ale znowu trafia Kamila Szymankiewicz. Zdecydowanie przejęła inicjatywę. No i kończy się kolejna odsłona pojedynku, a tym samym kończy się czwarty pojedynek dzisiejszej gali. A o wręczenie nagród po tej walce prosimy panią Anetę Adlarczyk, Kamalczyk Świtoń z Wydziału Promocji Urzędu Miasta i Gminy Rostrzyszów. To ona mi coś przede mną jakieś kurwa coś. Znaczy ta kółka, na pewno. Zwycięzczynią jednogłośną jest Kamila Szymankiewicz! I to
Nie, mówię, że mamy stronę. I mówisz, że mamy stronę. A to nie widzę, nie idzie pójść. Nie, ja będę leżał. Za chwilę Państwo obejrzą walkę po czterech walkach w kontakcie. Obejrzą Państwo walkę w formule K1 w kategorii do 71 kg i za chwilę zaproszę obydwu rywali do ringu. Jak wspomniał konferencjer dzisiejszego wydarzenia, czeka nas pierwsza walka w formule K1. Do ringu zmierza jedyny zagraniczny zawodnik, który wystąpi w ostrzeszowskim ringu. Reprezentant Ukrainy, trenujący na co dzień w klubie Pitbull Milicz, Ruslan Posokow. 21-latek podczas ogłoszenia swojego występu na dzisiejszym wydarzeniu zamieścił w mediach społecznościowych podpis grafiki brzmiący: jestem zszokowany tym, co się dzieje. Mam nadzieję, że my będziemy równie pozytywnie zaskoczeni formą, którą przygotował na ten pojedynek z Walosczykiem. Reprezentant Ukrainy znajduje się już w niebieskim narożniku. Niebieski Ruslan Posokow. Za chwilę w narożniku czerwonym pojawi się jego rywal. Zawodnik Kickboxing Klub Poprawa. Zapraszamy do ringu, do narożnika czerwonego. Damian Walosczyk! No i w drodze do ringu jest już kolejny reprezentant Kickboxing Club Poprawa. Kolejny zawodnik trenujący pod bacznym okiem Radosława Radomskiego, odpowiadającego w głównej mierze za organizację dzisiejszego wydarzenia. 26-latek wywodzi się z full kontaktu, ale dzisiaj będzie toczył swój bój w formule K1. Co ciekawe, Walosczyk miał już okazję wystąpić na gali organizowanej przez Radosława Radomskiego. Wystąpił bowiem na czwartej odsłonie Kickboxing Champions, gdzie uległ Dawidowi Kleinertowi. Pojedynek ten odbywał się w formule full kontakt. Jestem stąd, wracam
się w oczy człowieka, który stoi koło mnie, szanuje pokorę, znam wagę waluty. Przewaga warunków fizycznych po stronie Damiana Waloszczyka, natomiast Rusłan Posokow, kolejny prezentant milickiego Pitbulla. No i zobaczymy, Pawełowi Burdzie się nie udało, być może Rusłanowi Posokowowi pójdzie lepiej. Pierwsza walka w formule K1, a więc tu już zobaczymy niskie kopnięcia z jednej i z drugiej strony, a także uderzenia kolanami. Teraz mocna wymiana z jednej i z drugiej strony. No to już próbuje się odgryzać Posokow. Rozpuszcza ręce, ale również rozpuszcza ręce reprezentant kickboxing klub poprawa Damian Waloszczyk. No i jeszcze próba obrotówki teraz w wykonaniu zawodnika kickboxing klub. No bardzo mocno nam się to zaczęło, byle tylko wystarczyło prądu jednemu i drugiemu zawodnikowi. Bardzo wysokie tempo, bardzo mocne wymiany. Teraz mocny cios sierpowy w okolice wątroby w wykonaniu Waloszczyka. Ach, pięknie, niskie kopnięcie. Widać, że oczuł to reprezentant Ukrainy. Tak jest, dobre kopnięcie na nogę zakroczną w wykonaniu zawodnika kickboxing. Poprawa teraz postraszył tym high-kickiem. Dobra jeszcze kombinacja pięściarska w wykonaniu Waloszczyka. Znów rozpuszcza ręce Waloszczyk. No to jest spora rzesza kibiców przyszła, żeby obejrzeć tą rywalizację, ale nie odpuszcza również Rusłan, który teraz dobrymi akcjami pięściarskimi dosięgł głowy swojego oponenta. Ukrainiec konsekwentnie próbuje zamykać swojego rywala na linach. Wie, że nie będzie święcił zbyt dużych sukcesów w walce w dystansie, ponieważ zawodnik w kasku czerwonym ma znaczną przewagę warunków fizycznych. Teraz próba kopnięcia na wykroczną nogę. Dobra kombinacja zakończona midlem w wykonaniu Waloszczyka. Posokow znów zamyka rywala na linach, ale nadział się na kontrę prawym. Znów rozpuszcza ręce. Bardzo szeroko bije Rusłan Posokow. Sędzia zwraca uwagę, żeby nie wpadał chyba głową reprezentant Ukrainy trenujący w Pitbullu Milicz. Ochraniacz chyba nie, jednak ochraniacz nam wypadł, więc tutaj sędzia Tomasz Sroka. Jak już skończyła się akcja, dopiero pozwolił ten ochraniacz włożyć. Świetna jeszcze kombinacja, lewy, prawy na sam koniec rundy pierwszej. No i zakończyła nam się ta rywalizacja. Pierwszy akt trzyrundowego spektaklu formuły K1 pomiędzy Damianem Waloszczykiem a Rusłanem Posokowem. Ostatnie uwagi zostały przekazane przez trenerów obu zawodników. Narożniki opuściły ring, a panowie wracają do akcji. Teraz próba wysokiego kopnięcia w wykonaniu reprezentanta Polski. I bardzo ładny tornado kick. No ale też już widzimy Posokow nieco opuszczone ręce zawodnika z Ukrainy. Po tej próbie high kicku od razu podniósł do góry gardę zawodnik milickiego Pitbulla. Znów rusza do przodu, ale nadział się na kontrę. Lewy sierpowy, jeszcze jeden lewy sierpowy, poprawka prawym w wykonaniu Waloszczyka. No i próbuje odgryzać się Posokow, ale no niestety brakuje tych centymetrów, brakuje jakiegoś pomysłu, żeby skrócić dystans, no i skutecznie zaatakować. Piękne teraz low kick na zakroczną nogę w wykonaniu Waloszczyka. Któryś już raz tak naprawdę trafia zakroczną nogę, żeby też uśpić czujność, nie przyzwyczajać przeciwnika do tego, że kopie tylko na tą wykroczną, lewe udo swojego oponenta. Znów akcja w narożniku, ale bez pomysłu. Trochę chyba za szeroko, za chaotycznie to wszystko robi Rusłan Posokow. I jeszcze jeden low kick wewnętrzny. No przysiadł. Trochę wytrącił nam z równowagi Ukraińca. Reprezentant kickboxing klub poprawa. Jeszcze high kick, ale zablokowany przez Rusłana Posokowa. No i znów przesunął nam się ochraniacz zawodnikowi kickboxing klub.
noga reprezentanta Ukrainy coraz bardziej odmawia mu posłuszeństwa i ma coraz mniej pomysłów na rozegranie tej walki. Polak w ostatnim czasie ma dużą przewagę nad swoim oponentem i bardzo dobre niskie kopnięcie. Rąbie tymi niskimi kopnięciami, próbując wyłączyć nogę Ukraińca. Teraz dokłada akcje bokserskie. Próba lewego sierpa, lecz nie doszła na celu. I bardzo dobry frontkick, który wytrącił z równowagi reprezentanta Ukrainy. No taki trochę nawet można powiedzieć tajski tip wykonał. Ohoho, jeszcze próba obrotówki z wyskoku. Zabawił nam się w Chucka Norrisa Damian Waloszczyk. No szuka, próbuje kiwać. Gdzieś z wody ciałem wykonuje Damian Waloszczyk, szukając miejsca na korpusie czy też na głowie rywala. Ostatnie 10 sekund rundy drugiej. Rusza do przodu jeszcze Ruslan Posochow. No ambicji na pewno nie można odmówić reprezentantowi Pitbulla Milic. Mnóstwo low-kickowych akcji. I tempo nadal bardzo mocne. Rozpoczynamy ostatnia, trzecia runda rywalizacji polsko-ukraińskiej, jedynej rywalizacji międzynarodowej podczas dzisiejszego wieczoru w Ostrzeszowie na Zamku Ostrzeszowskim. No i Waloszczyk teraz, dobra kombinacja pięściarska, podjudził tym tylko Ruslana Posochowa. Teraz mocna wymiana z jednej i z drugiej strony, jeden i drugi zapomniał kompletnie o obronie. No i znów szerokie te ciosy, próbuje rozbijać na siłę tą gardę Posochow, chociaż teraz trochę sukcesów, trafił tam lewym i prawym haymakerem reprezentant Ukrainy. No i świetny ten frontkick stopujący rywala w wykonaniu Damiana Waloszczyka. Jeszcze jedna próba high-kicku, ale to jest no niestety nieprzygotowana, taka bezpośrednia akcja z nogi zakrocznej. No to nie mogło się udać. No na pewno Damian Waloszczyk nie jest Arkiem Wrzoskiem, a Ruslan Posochow nie jest Badrem Harim, jeżeli chodzi o tą sytuację. Znów rusza Posochow mocno do przodu. Teraz łapie trochę dystansu Damian Waloszczyk. Jeszcze piękny low kick w wykonaniu reprezentanta KBC. I próba haja w wykonaniu Damiana Waloszczyka. Znów zablokowana. No, szuka tego wysokiego kopnięcia podopieczny Radosława Radomskiego. Jednak żadne z tych kopnięć jeszcze nie doszło. Cel teraz świetny unik. Zejście pod tym prawym haymakerem. No i próba kontry lewym sierpowym. Rozpuszczają ponownie ręce jeden i drugi zawodnik. Posochow szuka tak naprawdę w tym sposobu na zakończenie tej rywalizacji. On musi zdawać sobie sprawę, że jednak wypada w tej walce trochę gorzej. Tam zachęca narożnik zawodnika Pitbulla Milic. BB nie ma już siły przeciwnik, ale wydaje się, że wciąż jeszcze jest w grze Damian Waloszczyk. Dobry low. Teraz low na nogę zakroczną w wykonaniu reprezentanta KBC. No i kolejna próba high kicka, ale Gonko znajmia nam, że trzy rundy za nami. Świetny pojedynek zestawiony przez promotora Radosława Radomskiego. No i zobaczmy za moment, sędziowie ocenią nam, który z nich zejdzie dzisiaj z ringu zwycięski. Panie i panowie, w pojedynku do 71 kg, formuła K1 low kick,
wygrywa jednogłośnie na punkty narożnik czerwony Damian Walowszyk. Damian Walowszyk, Kickboxing Klub Poprawa. Zróbmy teraz małą przerwę, bo dokładnie może 5, może 10 minut w tych granicach przed kolejną prezentacją zawodników, którzy wystąpią w tej części głównej, ale w części pro, czyli profesjonalnej. Tam będą już zawodnicy, którzy no, w kickboxingu nie tylko K1 wiele już widzieli i przewalczyli, więc tym bardziej Państwa zapraszam na tę część. Tego naszego dzisiejszego spotkania z kickboxingiem. No w tej części oczywiście walka wieczoru również. Dzięki. Ja ci raz, ale... A się proszę, to... No, pobawię.
Zapraszamy na prezentację, tutaj ustawiamy się ładnie, wchodzimy do narożnika niebieskiego, ustawiamy się tutaj i będziemy przedstawiać panów w poszczególnych kategoriach bagowych i walkach. Zapraszam także Sebastian Nowachowicz, Fight Point Biała Podlaska. Witamy serdecznie, Krystian Bernatowicz i Sebastian Nowachowicz już się meldują w ringu. Krystian Cieśli, Prosta Kalisz. Mateusz Matuszak, Fighter Wrocław. To imię mu się zjebało. Maksymilian Siebruk, Pitbull Milicz. To są panowie, którzy wyjdą w narożniku niebieskim do swoich walk, a w narożniku czerwonym do walk wyjdą. Zapraszamy do narożnika czerwonego Kacper Lurka, Kickboxing Klub Poprawa. Piotr Tomczak, Kickboxing Klub Poprawa. Kevin Prymas, Kickboxing Klub Poprawa. Marcin Kowalczyk, Kickboxing Klub Poprawa. I uwaga, Tomasz Przybylski, Kickboxing Klub Poprawa. Prezentacja poszczególnych walk i rywali. Kategorii do 71 kg w boksie. Rundy 3 po 3 minuty. Zmierzą się Krystian Bernatowicz, Fighter Wrocław oraz Kacper Lurka, Kickboxing Klub Poprawa. Kategoria do 91 kg. Full Contact Pro. Zmierzą się Sebastian Nowachowicz, Fight Point, Biała Podlaska. Oraz Piotr Tomczak, Kickboxing Klub Poprawa. Kategoria do 91 kg. K1 Pro. Zwierzą się Krystian Cieślik, Prosta Kalisz. Kevin Prymas, Kickboxing Klub Poprawa. Kategoria do 84 kg. K1 Pro. Zmierzą się Mateusz Matuszak, Fighter Wrocław. Oraz Marcin Kowalczyk, Kickboxing Klub Poprawa.
jeszcze poprosimy, a za chwilę pierwsza walka tej części rywalizacji, tej części naszej gali. Jeszcze zakład trwa? Tak? Ale ja już nie chcę z wyboru. A tak, to klarze napijesz się? Nie, klar nie mogę z wyboru. Siadą później. No, no, no. O, albo. On jest dobry, Mariusz.
Były bokser, słuchajcie, teraz sędzia znakomity. Dzisiaj jest w Ostrzeszowie i poprowadzi walkę właśnie bokserską. Klasyczny boks przed nami, pojedynek dwóch fighterów w kategorii do 71 kg. Narożnik niebieski, zapraszam do tego narożnika. Boksera, fightera Wrocław, a jest nim Krystian Bernatowicz! Przed nami jedyne na tej karcie starcie w formule bokserskiej. Zmierzą się ze sobą Krystian Bernatowicz oraz Kacper Lurka. W drodze do ringu jest już Krystian Bernatowicz, reprezentant fightera Wrocław. 27-latek to wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w K1, a do jego największych osiągnięć należy m.in. Puchar Polski z 2016 roku. Wychowanek legendarnego, świętej pamięci niestety, trenera Tomasza Skrzypka. Później trafił pod opiekę Michała Turyńskiego, który teraz wychodzi razem ze swoim zawodnikiem do narożnika. Michał Turyński obecnie, pod nieobecność Arka Wrzoska, zdecydowanie najlepszy kickbokser wagi ciężkiej w Polsce, czołowy kickbokser w Europie, mistrz świata organizacji WKN, a więc piękna, wielka kariera Michała Turyńskiego, który na pewno będzie wspominany jako jeden z tych najlepszych polskich kickbokserów wagi ciężkiej, bo pod względem osiągnięć naprawdę imponujące dosie reprezentanta, obecnie trenera właściwie, fightera 1992 Wrocław. A za chwilę jego rywal, narożnik czerwony. Do tego narożnika zapraszam serdecznie bokser Kickboxing Klub Poprawa. Kacper Lurka! Do czerwonego narożnika zmierza 21-letni reprezentant Kickboxing Klub Poprawa. Kacper Lurka, co ciekawe, miał okazję zaledwie tydzień temu brać udział w turnieju bokserskim imienia Tadeusza Grzelaka, który rozgrywał się na boisku piłkarskim w Kaliszu. Udało mu się zwyciężyć z Mikołajem Andrzejczykiem, którego wypunktował na pełnym dystansie. No jak widać, Kacper Lurka, wielki fan Damiana Joniaka, więc jednego z najlepszych polskich pięściarzy, można powiedzieć, że jednego z największych niespełnionych talentów w polskim boksie, niepokonany w ponad 40 walkach, obecnie związany z MB Promotions, a przed nami pojedynek, taka klasyczna rywalizacja boksera z kickbokserem na zasadach pięściarskich. Bernatowicz, utytułowany zawodnik K1, walczący m.in. dla organizacji DSF Kickboxing Challenge. Tam miał swój epizod wychowanek Tomasza Skrzypka, a dzisiaj zobaczymy, jak poradzi sobie w ringu bokserskim. No, całkiem inna dla niego formuła, a typowy pięściarz Kacper Lurka powinien dość szybko rozgryźć styl Krystiana Bernatowicza. Widzimy tutaj już różnica w ogóle, jeżeli chodzi o pracę na nogach. O wiele bardziej lotny, o wiele bardziej skoczny jest Kacper Lurka. Jak na razie dobre, długie, lewe, proste, stopujące w wykonaniu reprezentanta Kickboxing Club Poprawa. No, Bernatowicz tutaj też na ostatnią chwilę, można powiedzieć, ściągnięty, bo 71 to zdecydowanie nie jest jego kategoria wagowa. Teraz świetna Ali Shuffle, tak trochę można powiedzieć, w wykonaniu Kacpra Lurki. Dobry, długi, lewy, prosty. No tutaj widzimy spokojny, wyrachowany Bernatowicz, nie robi niepotrzebnych ruchów. Teraz próba trójny, lewy, prosty, próbował przebić się przez gardę Kacpra Lurki, ale
Odczytał to świetnie reprezentant KBC. Cofając się teraz, dobry lewy zaczepny sierpowy w wykonaniu zawodnika KBC. Dobrze rusza Bernatowicz. Lewy sierpowy, prawy prosty, ale oba ciosy rundują na gardzie przeciwnika. Tak jak wspomniałeś, jest to klasyczne zestawienie kickboksera z bokserem i widać to już na pierwszy rzut oka. Kacper Lurka bardzo dobrze pracuje balansem ciała, dobrze porusza się na nogach i jak na razie chyba zdecydowanie więcej trafia. Teraz bardzo dobre lewe sierpowe w wykonaniu zawodnika z czerwonego narożnika i dobry prawy. Bardzo mobilny na nogach jest Lurka. Obskakuje w tym momencie Bernatowicza. Ale też widzimy gdzieś tam próba prowokacji w wykonaniu podopiecznego Michała Turyńskiego. Teraz dobra akcja, lewy na lewy z jednej i z drugiej strony. Dobry prawy na dół Kacpra Lurki. No mieliśmy w historii pięściarstwa wielu kickbokserów, którzy próbowali swoich siły z różnym skutkiem. Ostatnio chociażby warto wspomnieć Nickiego Holtzkena, który po 13 wygranych walkach zawodowych zmierzył się z Kulumem Smithem w półfinale turnieju World Boxing Super Series. Tam oczywiście Holender przegrał z doświadczonym Brytyjczykiem, ale pokazał się z bardzo dobrej strony, wytrzymując pełen dystans z pięściarskim mistrzem świata. To jest dobra akcja, lewy na lewy. Cały czas tutaj wywiera presję Bernatowicz. Próbuje zamykać swojego przeciwnika na linach, ale doskonała praca nóg w wykonaniu reprezentanta Kickboxing Club poprawa. 10 sekund do zakończenia rundy pierwszej. Teraz rusza jeszcze Bernatowicz. Szeroko rozpuszcza ręce reprezentant Wrocławia, ale nie dał się zaskoczyć Lurka. No i zakończyła nam się runda pierwsza. No i rozpoczyna nam się runda druga. Przypomnijmy, czerwony narożnik Kacper Lurka, narożnik niebieski Krystian Bernatowicz. W pierwszej rundzie Kacper Lurka bardzo dobrze pracował na nogach, utrzymał bardzo dobre tempo. Zobaczymy, czy uda mu się to powtórzyć w drugiej odsłonie tego pojedynku. Dobra kombinacja Bernatowicza, próbuje zamykać na nogach, na linach swojego rywala. Jest to chyba jedyny sposób na odniesienie sukcesów w tym pojedynku, ponieważ bardzo dobrze pracuje na nogach reprezentant Kickboxing Club poprawa, więc zamykanie go na linach wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. Kolejna dobra kombinacja Bernatowicza. Ach, mocny lewy. Teraz Kacper Lurka starał się skrócić dystans, dlaczego próba zakończyła się niepowodzeniem. O, mieliśmy chyba wytrącenie z równowagi Krystiana Bernatowicza. Dobry prawy sierpowy. Dobry prawy Bernatowicz. Kolejne dobre ciosy Bernatowicza. Trzeba przyznać, że święci dużo większe sukcesy niż w rundzie pierwszej. Reprezentant fightera Wrocław. Znowu zamyka na linach Kacpra Lurkę. O, bardzo mocny lewy.
Znowu mocny lewy w wykonaniu Bernatowicza. Teraz wydaje się, że będzie podkręcał sukcesywnie tempo, aby ustrzelić swojego rywala którymś z tych mocnych ciosów sierpowych. Praca lurki na nogach odbyła się w znacznie słabszym tempie niż w rundzie pierwszej, więc widać, że odczuwa już trudy kondycyjne tego pojedynku. A Bernatowicz sukcesywnie trafia swojego rywala, tak jak w tym momencie. Bardzo dobry prawy. I znowu zamyka. A! Piękna akcja Bernatowicza, ale odpowiada lurka. Kolejne zwarcie na środku ringu. I kolejna mocna runda za nami. Czekamy na trzecią odsłonę tego pojedynku. Sędzia Albin Podlicki daje już sygnał, ring wolny, no i zobaczymy, Kacper Lurka, narożnik czerwony, jego rywalem zawodnik K1, Krystian Bernatowicz. Runda trzecia, nieco wyższa kategoria Krystiana Bernatowicza, żeby nie powiedzieć dwie kategorie zawodnika Wrocławia, który podjął rękawicę rzuconą przez Kacpra Lurkę. Teraz dobre, dwa długie lewe Bernatowicza, ale świetne zejście na nogach. Wykonanie lurki, jeszcze jest lewy sierpowy, taki obszerny lewy wykonanie, ale piękna teraz kombinacja, dwa ciosy na dół i akcja kończy się lewym na górę w wykonaniu reprezentanta fightera Wrocław, który tutaj przywiózł naprawdę sporą rzeszę kibiców, którzy przyjechali, żeby dopingować go w tym pojedynku. Znów lewy na lewy z jednej i z drugiej strony. Świetnie, świetnie. Zaczarował trochę tym lewym Kacper Lurka. Jest lewy sierpowy jeszcze na odejściu. No fenomenalnie czuje się w tej pracy w kontrze. Reprezentant Kickboxing Club poprawa. No ale też trzeba... Pięknie teraz Bernatowicz trafił dwoma prawymi krzyżowymi. Reprezentant fightera Wrocław, ale nadział się również na lewy sierp, którym poczęstował go Lurka. Teraz dobra akcja, lewy, prawy w wykonaniu reprezentanta Kickboxing Club poprawa. No to świetna, wszystkim bardzo czysta walka tutaj sędzia Albin Pudlicki. Do tej pory nie musiał interweniować w tym pojedynku. No widać, to są już bardzo doświadczeni zawodnicy sportów walki, którzy znają się na tym, co robią, no i fenomenalnie ogląda się dwóch takich zawodników. Wciąż na linach, wciąż gdzieś krążący niczym satelita wokół swojego rywala, Kacper Lurka. Lewy, lewy, lewy za lewym w wykonaniu reprezentanta Kickboxing Club poprawa. Teraz jeszcze jedna kombinacja ląduje na głowie Krystiana Bernatowicza. Lewy na lewy teraz z jednej i z drugiej strony. Zrywa się również doping do Kacper. Dobry teraz w końcu, dobry lewy Krystiana Bernatowicza wylądował na głowie rywala. Szuka możliwości tymi ciosami sierpowymi, długimi. Ale teraz piękny prawy. Podjudził się Bernatowicz i sam ruszył do ataku. No świetny pojedynek. No tutaj zaserwowali obaj panowie. Doskonale rozłożyli siły. I w trzeciej rundzie naprawdę tempo nam nie słabnie. Teraz próbował lewy pod brudkowym, ale nadział się na te ataki Kacpra Lurki. No i teraz dopiero sędzia Albin Pudlicki ma coś
do roboty, a więc nikt nie powie, że przyjechał i tutaj dostał pieniądze za nic. Teraz świetny lewy, ale odpowiada prawym Bernatowicz. Rozpuszcza ręce reprezentant Fajtera Wrocław, ale nie pozostaje mu dłużny Kacper Lurka. No panowie, wdali się teraz w bardzo mocną wymianę, którą kończy niestety nam gong. No wielkie brawa dla jednego i dla drugiego. No fenomenalny pojedynek. Pierwszy pojedynek tej głównej, profesjonalnej karty walk. Kickboxing Competition Wieczór Walk w Ostrzeszowie. Oczywiście cieszy się Michał Toryński, podnosi rękę trener Fajtera Wrocław, jeden z najlepszych obecnie kickboxerów zawodowych bez podziału na kategorie wagowe w Polsce. A więc sędzia Albin Pudlicki już zbiera karty punktowe i za moment ogłosimy werdykt. Panie i panowie, zapraszamy już zawodników do sędziego. Werdykt nie jest jednogłośny, od razu mówię. Werdykt nie jest jednogłośny w kategorii do 71 kg w boksie. Stosunkiem głosów 2 do 1 zwycięża Kacper Lurka, kickboxing kontrolowa. Za chwilę kolejny pojedynek, który poprowadzi pani Cecylia Pudlicka, to sędzia ringowy. Obejrzymy, proszę państwa, tym razem pojedynek w kategorii do 91 kg full contact pro, oczywiście zakontraktowany na 3 rundy po 2 minuty. Do narożnika niebieskiego zapraszam reprezentanta klubu Fight Point Biała Podlaska, Sebastian Nowakowicz! Kolejne starcie dzisiejszego wieczoru w Ostrzeszowie i powracamy do formuły, która towarzyszyła nam podczas pierwszych pojedynków dzisiejszej karty. W drodze do klatki jest Sebastian Nowakowicz, reprezentujący barwy Fight Point Biała Podlaska. Co ciekawe, 25-latek poza startami w kickboxingu jest również czynnym piłkarzem. Jest bramkarzem Lutni Piszczac, którą w ostatnim sezonie sięgnął po mistrzostwo klasy okręgowej. Jeśli chodzi o jego dokonania w kickboxingu, ma on na swoim koncie Grand Prix Polski w kickboxingu w formule Kick Light. A także walki w boksie tajskim oraz w boksie birmańskim, niezbywającym coraz większą popularność Letway, wypromowanym przez m.in. Dave'a Leduka, który już raz pojawił się w Polsce. Jego trenerem jest Klaudiusz Nazaruk, który ze swoją armią zawodników z Białej Podlaski jeździ po całej Polsce, próbując udowodnić, że
liczy się na polskiej scenie kickboxingu i Muay Thai. W chwilę w ringu pojawi się kolejny zawodnik klubu Kickboxing Klub Poprawa. Kickboxing Klub Poprawa reprezentuje zawodnik, który pojawi się w narożniku czerwonym. A jest nim Piotr Tocza! Rywalem Sebastiana Nowachowicza będzie reprezentujący barwy Kickboxing Klub Poprawa Piotr Tomczak. 33-latek ma na swoim koncie Mistrzostwo Polski Seniorów Taekwondo ITF. Jest również wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski w wielu kickboxerskich formułach, takich jak Light Contact czy Point Fighting. Miał okazję wystąpić na gali KBC Night 2, kiedy to na pełnym dystansie musiał uznać wyższość Przemysława Biniędy. Walka odbyła się również w formule Full Contact. A więc zawodnik, który walczył w tych formułach, w których dozwolone są kopnięcia powyżej pasa, no on tu będzie miał przewagę, jeżeli chodzi o zasady, gdyż odebranie low kicka, kolana, nawet łokcia, czy też głowy u Sebastiana Nowachowicza zadziała na pewno na korzyść reprezentanta KBC. Kategoria do 91 kg, kategoria cruiser. No i zobaczymy, który z nich zejdzie z ringu zwycięski. Na pewno Nowachowicz będzie miał tutaj przewagę, jeżeli chodzi o moc kopnięć. To jest element, na który mocno nacisk kładzie trener Klaudiusz Nazaruk. Zresztą tutaj dowiedziałem się zakulisowo, że próbowali przekonać przeciwnika do chociaż zasad K1. No nie udało się, walczył w full kontakcie. Biorą co jest reprezentanci Fight Pointu. No i zobaczymy, czy była to dobra decyzja trenera Klaudiusza Nazaruka oraz jego zawodnika. A w ringu rozjemcą tej rywalizacji będzie Cecylia Pudlicka, tak jak już wspomniałem, znana przede wszystkim z ringów Makowski Fighting Championship, która prosto stąd pojedzie do Krakowa, żeby jako jedyna polska sędzina sędziować pojedynki Igrzysk Europejskich. Ring walny, runda pierwsza. Przypomnijmy, formuła full contact, 3 rundy po 2 minuty. Na razie panowie szachują, teraz próba wysokiego kopnięcia w wykonaniu Nowachowicza, ale została ona zebrana na blok. Na razie dosyć statycznie. Zawodnicy badają dystans, strzelając pojedynczymi kopnięciami. Tak, teraz Tomczak przestrzelił prawym. Dużo szachów w tym pojedynku jak na razie. Panowie próbują wyczuć dystans. Teraz mocny prawy w wykonaniu Nowachowicza. Próba wysokiego kopnięcia Tomczaka. Też trafiła ona w rękawice Nowachowicza. Teraz zwarcie na środku ringu. A middle kick. Mocny middle kick Nowachowicza i mamy clinch, który rozrywa rozjemczyni tego starcia. Nowachowicz próbuje wyczuć dystans ciosem prostym. Dobry middle kick Tomczaka. Wzmaga się doping dla reprezentanta Kickboxing Club Poprawa. A teraz mocny prawy doszedł głowy Nowachowicza. Dosyć spokojne tempo walki. Teraz próbował
trafić mocnym ciosem zamachowym Nowakowicz. I mamy koniec pierwszej odsłony tego pojedynku. Pierwszy pojedynek w full kontakcie, kategoria do Komendoring wolny, a więc wracamy do rywalizacji. Formuła Full Contact, kategoria do 91 kg. W narożniku niebieskim Sebastian Nowakowicz, Fight Point Biała Podlaska, natomiast w narożniku czerwonym Piotr Tomczak, Kickboxing Club Poprawa. No i jak na razie dobry teraz middle na middle w wykonaniu jednego i drugiego, więc tutaj chyba następuje zmiana taktyki Sebastiana Nowakowicza. Obszerny ten prawy, no nie mogło to się udać zawodnikowi z województwa lubelskiego. Teraz dobra akcja, lewy prawy na odchyleniu, ale zjadł teraz to wysokie kopnięcie Piotra Tomczaka. Sebastian Nowakowicz odpowiada swoim mocnym midlem. No to jest zawodnik przede wszystkim tych form orientalnych, Muay Thai, Lightweight, więc te kopnięcia powinny być jego główną bronią, ale jakby zapomniał o tym w trakcie tego pojedynku Sebastian Nowakowicz. Świetne teraz zejścia, no trochę za nisko poniosło nieco Sebastiana Nowakowicza. Oczywiście tutaj z tym low kickiem zapomniał się nieco podopiecznym Klaudiusza Nazaruka. No i zmaga się doping dla miejscowego bohatera, dla Piotra Tomczaka. Znów chwila wyczekiwania, który z nich pierwszy pojedynek. Teraz dobry podbródko, wyoczuł ten cios Tomczak. Klinczuje, ratuje się teraz tym klinczem podopieczny Radosława Radomskiego. Piotr Tomczak, tak jak tutaj wspomnieliśmy, mistrz Polski taekwondo ITF, czyli tego taekwondo nieolimpijskiego, tego taekwondo uznawanego za bardziej agresywne od WTF-u, gdzie po prostu wygrywa zawodnik silniejszy. Teraz nieco chaosu z jednej i z drugiej strony. Teraz próba wysokiego kopnięcia, ale świetnie. To jest naprawdę bardzo dobra prasa balansem w wykonaniu Sebastiana Nowakowicza. No potrafi uniknąć na odchyleniu czy też ciosów, czy też kopnięć podopieczny Klaudiusza Nazaruka. Teraz dobre kopnięcie boczne Tomczaka, ale rusza do przodu reprezentant Fight Pointu. No i znów niestety cios poniżej pasa. Będzie miał chwilę na dojście do siebie reprezentant województwa lubelskiego. I wracamy, rywalizacja w rundzie drugiej. Piotr Tomczak, czerwone rękawice, jego rywalem Sebastian Nowakowicz, rękawice niebieskie. Zakończyła nam się runda druga pojedynku w formule Full Contact. Thank you.
No i ruszyła ostatnia odsłona pojedynku w formule. Full kontakt, przypomnijmy, narożnik czerwony Piotr Tomczak, Kickboxing Club Poprawa, narożnik niebieski Sebastian Nowechowicz, Fight Point Biała Podlaska. Dobry middle kick Tomczaka. Znowu sędzina musiała upomnieć Sebastiana Nowachowicza. Dobry middle kick, ale też dobra odpowiedź bokserska ze strony Tomczaka. Zawodnicy praktycznie nie poruszają się na nogach. Dosyć statycznie prowadzą walkę. Teraz mocny cios. Mocna wymiana, lecz ciosy nie doszły celu. Teraz dobrze uchronił się przed wysokim kopnięciem Nowachowicz. Szukają tego jednego ciosu, którym mogliby zakończyć walkę. Odjęcie punktu dla... Tak jak podejrzewaliśmy, odjęcie punktu dla Sebastiana Nowachowicza za niskie kopnięcie, które nie jest dozwolone w tej formule walki. Mocne ciosy spotkaniowe. Teraz Tomczak zamknął swojego rywala w narożniku i pracuje nad rozbijaniem go. Dobry prawy, ale odpowiada Nowachowicz. I mamy klincz. Próba wysokiego kopnięcia Nowachowicza. Jeszcze nie dochodzi ona celu. Zawodnicy są już zmęczeni trudami pojedynku. Zostało 10 sekund do końca pojedynku. Kto zaznaczy przewagę w ostatnich momentach? Teraz próba efektownego kopnięcia Tomczaka. No i mamy koniec trzeciej odsłony. Bardzo do końca. Piotr Tomczak kontra Sebastian Nowachowicz. Za chwilę werdykt. A nagrody dla obu zawodników po tym pojedynku wręczy pan Marcin Kokot, radny miasta i gminy Ostrzeszów. Panie i panowie, w kategorii do 91 kg Full Contact Pro zwycięzcą jednogłośnie na punkty jest Piotr Tomczak, Kickboxing Club Poprawa! Piotr Tomczak! Za chwilę kolejny pojedynek, tym razem obejrzymy formułę K1 Pro. Sędzia pojedynku, będzie pan Armin Budlicki. Kategoria do 91 kg. Walka zakontraktowana na 3 rundy po 3 minuty. A oto jej bohaterowie. Narożnik niebieski. Zawodnik prosty kalisz. Krystian Cieślik!
No i wracamy do formuły K1. Wracamy do formuły K1. Pojedynek na dystansie 3 rund po 3 minuty. Zmierzą się w nim Kevin Prymas oraz Krystian Cieślik. W drodze do ringu jest już Krystian Cieślik, reprezentujący barwy klubu sportowego Prosna Kalisz. 24-latek brał udział w turnieju Gromda na gołe pięści. Łączy on starty w boksie z występami w kickboxingu. Czerwonego zapraszam zawodnika Kickboxing Klub Poprawa. Kevin Prymas! A rywalem byłego uczestnika turnieju Gromda będzie nagrodzony gromkimi brawami Kevin Prymas. Reprezentuje on barwy Kickboxing Klub Poprawa, a na co dzień trenuje pod bacznym okiem Radosława Radomskiego. 28-latek ma na swoim koncie młodzieżowe wicemistrzostwo Polski. Miał on również okazję wystąpić na 4. odsłonie Kickboxing Champions Night, podczas której pokonał Pawła Butę przez jednogłośną decyzję sędziów. Kevin Prymas posługuje się dwoma pseudonimami, Hulk oraz Tyson, które doskonale odzwierciedlają zarówno jego sylwetkę, jak i styl walki. Obaj zawodnicy niezwykli dbać przesadnie o swoją defensywę, prezentując przy tym bardzo ofensywny styl, więc liczymy w tym pojedynku na fajerwerki. Przypomnijmy, formuła K1, 3 rundy po 3 minuty. No zdecydowanie, jest Kevin Prymas, są fajerwerki, jest głośny doping, który mam nadzieję, że uda mi się przekrzyczeć. No to są ciężcy panowie, niscy panowie, krępi panowie. Jest szacunek, ale tu na pewno będzie się działo.
No i zobaczmy, co tak naprawdę będzie się działo. Jak na razie dobre low kicki ze strony Prymasa na wykroczą nogę. Jest dobry lewy prosty, który przebił się przez gardę reprezentanta Kickboxing Club. Poprawa. Teraz dobra akcja Krystiana, dwa dobre ciosy na korpus w wykonaniu reprezentanta Prosny Kalisz. Jest mocny low kick, wydaje się, że odczuł to były uczestnik jednej z gal Gromda. Zamknięty teraz w narożniku Krystian Cieślik. Kevin Prymas wciąż kontynuuje dzieło zniszczenia przez niskie kopnięcia. Niskie kopnięcia, które przecież są tak skuteczną i niedocenianą broną, jeżeli chodzi o formułę K1. Dobry teraz wewnętrzny low kick podopiecznego Radka Radomskiego. Jest i high kick w wykonaniu Prymasa. A jest, będzie pierwsze liczenie, więc już powoli zaczyna się ta destrukcja niskimi kopnięciami. Uniósł ręce do góry Kevin Prymas, no tam pokazuje trener, spokojnie wykończy, no ale widzimy, jak nabuzowany jest po tym pierwszym liczeniu Kevin Prymas, no i zobaczmy, czy emocje wezmą górę, czy dalej metodycznie będzie starał się rozbić swojego przeciwnika. Aj, potężny low kick po raz drugi na deskach, Krystian Cieśnik. No widzimy, są problemy z chodzeniem. Czy dopuści sędzia Albin Pudlicki Krystiana do dalszej rywalizacji? Dopuszcza, ale to się może już za chwilę skończyć. Zmienia pozycję, podnosi nogę, zasypywany gradem ciosów w narożniku były pięściarz Gromdy. Teraz rzuca wszystko, co ma Cieśnik, ale Prymasowi to nie straszne. On wciąż szuka tego niskiego kopnięcia, tak jak teraz. Oj, znowu potężny ten low w wykonaniu podopiecznego Radka Radomskiego. No pytanie, czy skończy się to w pierwszej rundzie, czy trzeba będzie jeszcze poczekać? Tak jest, trzecie liczenia, więc tu już formalności zdało się zadość i Kevin Prymas zwycięża przed czasem. No to musi oczywiście sędzia Pudlicki wyliczyć rywala, ale trzy liczenia w formule K1 kończą pojedynek i tym samym w pierwszej rundzie zwycięża Kevin Prymas. Thank you.
tak przypomina mojego ojca, że ja nie mogę na niego patrzeć. No i mówię, że to widziałam. Ale nie ma jego tutaj krzyk. Ty chyba chora. Ale o Dobrzemkowi się chyba trochę kurwa urodzi. Ale jest młodszy taki, ale figurowo i wszystko nie lepsze. Co? Już mu nie dodawaj. Chyba też Pruskiego nie widziałaś. Oj, często na waszą znakomitę. Nie przesadzajcie. Na przykład my będziemy jeszcze wręczać podziękowania dla sponsorów. Mamy tutaj wśród nas takie przedstawicieli sponsorów. Zapraszamy za chwilę punkt uroczystości. Organizatorzy będą dziękować sponsorom. Zapraszamy. Sponsorami byli dzisiejszego nosąpu, jeszcze na dwie walki przed nami. Firma Poprawa, Galeria Alkoholik, Bakun Global, Rodzin Stan, Apartamenty pod Gruszą i Studio Wi-Fi. Zapraszamy do ringu przedstawicieli sponsorów. Teraz będzie jeszcze podziękowanie dla sponsorów. Tak. Proszę Państwa, bez sponsorów nie odbywa się oczywiście ta impreza. To wszystko musi być zgrane. No, tak też będzie dobrze przecież. Pan Witold, Pani Góra, przedstawiciel Witry Poprawa. Brawo dla firmy Poprawa, która od wielu lat sponsoruje sport, a zwłaszcza kickboxing i box. Ona tu wszędzie gospodarowała, co gdzie, zanim się to zaczęło. Pani Beata Nasiadek, teraz Galeria Alkoholi, kolejny sport, sponsor. Dziękujemy serdecznie za wsparcie dzisiejszego wieczoru z kickboxingiem gali. Kickboxing Celebration Competition. Przedstawicieli mamy, przypomnę, że jeszcze MG Star, Apartamenty pod Gruszą i Studio Beat. Serdecznie podziękowania dla wszystkich sponsorów dzisiejszej imprezy pod Basztą Kazimierzowską w Ostrzeszowie, klimatycznym miejscu, w którym zgromadziło się tak wielu pasjonatów sportu walki. Chwila przerwy do dwóch ostatnich odsłon dzisiejszego spotkania z kickboxingiem. Thank you.
ostatni pojedynek dzisiejszego wieczoru w Ostrzeszowie z kickboxingiem. Będzie to walka również K1 Pro po 84 kg. Zakontraktowana na 3 rundy po 3 minuty. Zbliża się do ringu już pan Tomasz Sroka. Poprowadzi ten pojedynek w ringu jako sędzia. A zobaczymy w akcji narożnik niebieski, zawodnik klubu Fighter Wrocław, a jest nim Mateusz Matuszak! No i przyszedł czas na co-main event dzisiejszego kickbokserskiego wieczoru w Ostrzeszowie. Do ringu zmierza już Mateusz Matuszak, reprezentujący Fighter Wrocław. Jego trenerem jest Michał Turyński, będący jednym z najlepszych zawodników wagi ciężkiej w Polsce, mistrz KOK czy WKN oraz były zawodnik Glory czy nieistniejącego już DSF. Trzydziestolatek trenujący w Fighterze Wrocław ma na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Świata WFMC w Muay Thai z 2018 roku. No i możemy zauważyć w niebieskim narożniku wcześniej wspomnianego Michała Turyńskiego, który będzie w narożniku Mateusza Matuszaka. A za chwilę pod basztą przejdzie jego rywal. Zawodnik kickboxing, klub Poprawa. Narożnik czerwony, Marcin Kowalczyk! Rywalem podopiecznego Michała Turyńskiego będzie doświadczony Marcin Kowalczyk. 29-letni zawodnik miał już okazję wystąpić na czwartej odsłonie Kickboxing Champions Night, na której w to ekspresowy sposób rozprawił się z bokserem Przemysławem Biniendą, nokautując go wysokim kopnięciem. Dodatkowo Marcin Kowalczyk wystąpił także na HFO 12 w Ostrołęce, na której zmierzył się z Antonim Prydygierem, który zastępował kontuzjowanego Michała Kępistego. Zawodnik Alligatores Fight Club Warszawa zwyciężył tamten pojedynek, który ustawiła piękna obrotówka na wątrobę, po której doszło do liczenia Marcina Kowalczyka. Od tego czasu Marcin odpoczywał, udoskonalił już swój warsztat, zmienił fryzurę nawet reprezentant Kickboxing Club Poprawa. No i dzisiaj wychodzi, żeby przed swoją publicznością zaprezentować się po raz kolejny. Obaj zawodnicy znajdują się już w ringu. Przypomnijmy, narożnik czerwony Marcin Kowalczyk, Kickboxing Club Poprawa. Narożnik niebieski Mateusz Matuszak, Fighter Wrocław. Sędzia Tomasz Sroka. Rozjemcą pojedynku będzie Tomasz Sroka. Wzmaga się doping dla reprezentanta Kickboxing Club Poprawa, a my startujemy z pierwszą odsłoną pojedynku. Formuła K1, 3 rundy po 3 minuty. Bardzo dobry low kick w wykonaniu Matuszaka, ale odpowiada od razu Kowalczyk. Kolejny dobry low kick. Dobra akcja bokserska reprezentanta Fightera Wrocław. Rąbie tymi low kickami swojego rywala.
Ach, piękne kolano na korpus. A próba wysokiego kopnięcia, lecz zebrał ją na blok Mateusz Matuszak. Piękny lewy. O, ależ akcja i zakończona kolanem w korpus. Ale odpowiada Matuszak. Dobre kopnięcie Kowalczyka. Kolejne dobre kopnięcie, ale odpowiada akcjami bokserskimi reprezentant Fightera Wrocław. Piękne kopnięcie i ponownie. A, piękny lewy Mateusza Matuszaka i kolejny prawy dochodzi głowy Marcina Kowalczyka. Dobrze pracuje boksersko w tym momencie walki Mateusz Matuszak. No teraz przestrzelił i kolejny prawy doszedł głowy Kowalczyka, lecz Kowalczyk nie pozostaje dłużny. Cały czas próbuje szukać odpowiedzi. Teraz trafia kolejnymi mocnymi ciosami. Pięknie na korpus! Mamy pierwsze liczenie. Bardzo ładnie trafił na korpus swojego rywala Marcin Kowalczyk. Widocznie odczuł ten cios Mateusz Matuszak, zgiął się w pół i wszedł do czerwonego narożnika, lecz walka zaczyna się ponownie. Dobrze pracuje Kowalczyk, po raz kolejny trafia na korpus, szuka tego korpusu, pięknie, ma już rywala na linach. Ależ wysokie kopnięcie, brawo, pięknie, Marcin Kowalczyk teraz pracuje nad skończeniem swojego rywala i mamy drugie liczenie. Ależ rozpędził nam się reprezentant kickboxing, klap poprawa. Wzmaga się doping dla Marcina Kowalczyka. I mamy koniec walki. Marcin Kowalczyk wygrywa przez knockout. Kibice nagradzają gromkimi brawami swojego ulubieńca. Nagrody w tym pojedynku wręczać będzie burmistrz miasta i gminy Ostrzeszów, pan Patryk Jędrowiak. Panie i panowie, decyzja, werdykt w tym pojedynku. Przez TKO w pierwszej rundzie wygrywa Marcin Kowalczyk, Kickboxing Klub Poprawa. Zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Przypomnę, nagrody wręczył burmistrz miasta i gminy Ostrzeszów, pan Patryk Jędrowiak. Proszę państwa, o 22:10 rozpoczniemy prezentację dwóch ostatnich przeciwników. Będzie to walka wieczoru. Kilka minut. Musimy stalować troszkę emocje. Zastanowić się nad przed tą walką wieczoru i potem już będziemy w głównym punkcie dzisiejszego programu gali kickboxingu. Kickboxing Combination. Ja miał problem przez siebie, żeby wyjść. No się nie dziwię. Thank you.
Cecylia Podlicka zmieniła strój, zwróćcie uwagę. To się będzie działo w tym ringu teraz. Szanowni Państwo, na początek prezentacja zawodnika, który pojawi się za moment w narożniku niebieskim. Tym zawodnikiem jest reprezentant klubu Pitbull Milicz, Maksymilian Siwru! Przyszedł czas na danie główne dzisiejszego wieczoru, czas na walkę, na którą wszyscy zebrani w Ostrzeszowie czekali. Pierwszy do ringu zmierza Maksymilian Siewruk, reprezentujący barwy Pitbulla Milicz. 27-latek łączy starty w K1 ze startami w MMA. Wszystkie walki w MMA... Wszystkie walki w MMA, zarówno zawodowe, jak i amatorskie, stoczył na terenie Hiszpanii. Miał on okazję brać udział również w pojedynkach graplerskich. Co ciekawe, w październiku ubiegłego roku Siewruk został zestawiony z Murtelem Grenhartem, weteranem sportów uderzanych oraz byłym mistrzem Glory w wadze półśredniej. Starcie mające odbyć się przy okazji wydarzenia LFL 6 nie doszło jednak do skutku. Trenujący przez dłuższy okres czasu w Hiszpanii, Maksymilian Siewruk zameldował się już w narożniku niebieskim. I już przechodzimy do narożnika czerwonego, a w nim pojawi się multimedalista mistrzostw Polski w kickboxingu, a także imprez rangi międzynarodowej, medalista mistrzostw Polski w boksie, doskonale wam znany zawodnik kickboxing, klub Poprawa, Tomasz
gromkimi brawami został przywitany główny aktor dzisiejszego wydarzenia. Tomasz Przybylski, reprezentujący barwy Kickboxing Club Poprawa, powraca do ringu po ponad rocznej przerwie. Ma on przeszłość w boksie olimpijskim i ma na swoim koncie brązowy medal akademickich mistrzostw Polski z 2018 roku. Jego styl bazowy to full contact i jest kilkukrotnym mistrzem Polski w tej formule. Ma on również za sobą przeszłość w HFO, gdzie stoczył pojedynek z Maciejem Karpińskim, zakończony remisem. Został on ponownie zestawiony z Karpińskim na HFO 13 Bank 2 w walce o pas kategorii 77 kg. Ów gala nie doszła jednak do skutku. Gorąco przywitany przez publiczność Tomasz Przybylski i czekamy na pierwszą rundę, czekamy na niesamowite emocje w tym starciu. Danie główne dzisiejszego wydarzenia. Kibice głośno skandują imię bohatera walki wieczoru. A my już odliczamy ostatnie sekundy do startu tej walki. Ostatnie rady, ostatnie poprawki w narożniku. W narożniku możemy zauważyć Radosława Radomskiego, czy walczącego podczas dzisiejszej gali Kevina Prymasa. Ring wolny. Czekamy na rozpoczęcie pierwszej rundy. Ring wolny, runda pierwsza. I wystartowali. Mocny low kick Siewruka. Stara się prowokować Przybylskiego. Przybylski na razie spokojnie. Kolejny mocny low kick Siewruka. Teraz trafia mocnym lewym. Przybylski się odgryza. Mocny middle kick Przybylskiego. Wrzawa na trybunach jest coraz większa. Teraz mocno atakuje Siewruk. Zamyka Przybylskiego na linach. Teraz przestrzelił tym mocnym low kickiem i bardzo dobrze szuka korpusu Przybylski. Mocno rozpoczęli panowie, wysokie tempo. Bardzo dobre kombinacje. Teraz Siewruk próbował frontalnego kopnięcia. A poślizgnął się po tej próbie wysokiego kopnięcia, którą Siewruk zebrał na gardę. Dobry lewy, prosty Siewruka i teraz ponawia lewym sierpowym. Zamyka Przybylskiego w narożniku i zasypuje go gradem ciosów, lecz udaje mu się wyjść spod lin. Przybylski teraz szuka kombinacji bokserskich. Zamyka rywala na linach. Dobrze, teraz pracuje boksersko Przybylski, a Siewruk przestrzelił. Teraz mocny lewy, prosty Siewruka. Zwarcie na środku ringu. Ach! Bardzo dobrze pracuje lewa ręka Przybylskiego. Teraz strzelił prawym sierpowym w Siewruka. Zasypuje gradem ciosów Siewruka, ale Siewruk odpowiada. Teraz mocny lewy, skleił Przybylskiego, ale Przybylski trafia. Zamyka rywala na linach. Teraz mocne ciosy Siewruka, ale zbiera to wszystko na podwójną gardę. Przybylski nie daje się trafić. Ach, teraz dwa mocne lewe spotkały się z twarzami obu zawodników. Mocny low kick Przybylskiego i teraz front kick w wykonaniu reprezentanta Kickboxing Club Poprawa. Lewy prosty Siewruka próbuje zamknąć na linach Przybylskiego i trafia, ale zbiera to wszystko Przybylski na gardę. Teraz Przybylski odgryza się kombinacjami bokserskimi. Dynamiczne kombinacje bokserskie Przybylskiego. Co i rusz trafia swojego rywala.
Teraz low kick się wruka. I dobry lewy na dół Przybylskiego. Panowie są już zmęczeni trudami pojedynku. Widać zmęczenie na ich twarzach, ale mimo wszystko dalej walczą w wysokim tempie. I kończy się pierwsza odsłona tego pojedynku. Walki wieczoru gali Kickboxing Competition w Ostrzeszowie. Czekamy na rundę drugą. Bardzo mocne tempo, bardzo mocne kombinacje. Zobaczymy, czy panowie utrzymają formę z pierwszej odsłony w drugim starciu. Czas na rundę drugą i ruszyli. Czekamy. Sprawdźmy, czy utrzymają dyspozycję z pierwszej rundy, czy nie wkraną się kryzysy kondycyjne w szeregi obu zawodników. Dobry low kick Przybylskiego. Teraz próba wysokiego kopnięcia się wruka, ale trafia wprost na blok. Zamyka na linach się wruka Przybylski. Dobry front kick. Trafiająco i rusz tymi kombinacjami. Teraz Siewruk traci równowagę. Nie ma liczenia. Front kick Siewruka, ale znowu zaczyna swoją pracę bokserską. Przybylski po raz kolejny mocno trafia swojego przeciwnika. Teraz kopnięcie obrotowe. Dobry prawy w wykonaniu Przybylskiego. Kolejny dobry prawy. A teraz trafił middle kickiem. Siewruk odpowiada. Dobra akcja Siewruka. Ale Przybylski po raz kolejny się odgryza. Wracamy do pojedynku. Szuka swoje miejsca lewym prostym Przybylski. Prawdopodobnie szykuje jakiś mocny prawy, tak jak miało to miejsce w tym przypadku. Mocny prawy na korpus. A kolejny mocny prawy na korpus. Szuka tych dołów Przybylski. Dobra praca bokserska Przybylskiego. Zamyka na linach swojego rywala. Jeszcze na koniec akcji trafił bardzo mocnym middle kickiem. Teraz dobre kopnięcia frontalne się wruka. Ale Przybylski po raz kolejny zamyka swojego rywala na linach. Zawodnicy już znacznie opadli z sił, za to z sił nie opadli kibice Tomasza Przybylskiego, którzy coraz mocniej skandują jego nazwisko. Middle kick Siewruka, lecz nie doszedł celu, teraz dobry lewy Siewruka, ale odpowiada Przybylski. Mocny low kick Siewruka, po raz kolejny odgryza się Przybylski kombinacjami bokserskimi. Mocny low kick Przybylskiego. Bardzo mocne tempo, bardzo mocne ciosy. Mimo, że widać zmęczenie w szeregach zawodników, to nadal dają z siebie 100% możliwości. Teraz dwa mocne prawe spotkaniowe. Ale to mocniej trafił Przybylski i zamyka swojego rywala na linach. Czy go skończy kolejny prawy? Kolejny prawy! Ale teraz odpowiada się wróg latającym kolanem i kończy się druga odsłona. Niesamowite emocje, kolejna świetna runda, świetne tempo. Przed nami jeszcze jedna runda tego niezwykle pasjonującego pojedynku. No i zobaczmy, co przyniesie nam runda trzecia, jak będą wyglądać kondycyjnie
obaj zawodnicy. Jak wygląda tak bardzo obijany korpus Siewruka. Zobaczymy, kto lepiej zniósł trudy pojedynku. Kto zachował większą świeżość na trzecią odsłonę walki wieczoru gali Kickboxing Competition w Ostrzeszowie. A przed nami trzecia, ostatnia runda walki wieczoru. Wysokie tempo z jednej i z drugiej strony. Zarówno Tomasz Przybylski, jak i jego oponent dają z siebie wszystko. No ale to nie są przypadkowi zawodnicy. Tomek Przybylski wywalczył sobie prawo pretendenta do tytułu HFO, a jego rywala w zainteresowaniach Levels Fight League. Więc no, nie jest to człowiek z przypadku. No i też trzeba tutaj powiedzieć jasno, że dobrze to świadczy o klubie Pitbull Milicz, który wystawił dzisiaj trzech reprezentantów. I właśnie przeciwnik Tomka Przybylskiego jest tym trzecim. Cały czas tutaj mocna praca nad low kickami. No to wciąż jest element, w którym Tomek Przybylski ma pewne braki z racji tego, że to jest typowy zawodnik full kontaktu. Znów momenty przyspieszenia Tomka Przybylskiego. Po raz kolejny tutaj zrywa się ostry doping dla miejscowego bohatera, zawodnika i trenera Kickboxing Club Poprawa. Dawaj, Tomek! O, chwila spokoju, teraz dobry lewy Siewruka, próba podwórkowego, ale odpowiada Tomek Przybylski. Jeszcze czekolano z wyskoku na korpus w wykonaniu reprezentanta Ukrainy. Świetny, teraz lewy sierpowy zawodnika z Ukrainy. Jeszcze kombinacja lewy, prawy. Zrywa się oczywiście doping kibiców. Oni tutaj wszyscy przyszli na ten pojedynek. Na Tomka Przybylskiego, na którego potrafią nawet 350 km przyjechać bez mrugnięcia okiem i wspierać swojego faworyta, który teraz gdzieś tam pojawiła się krew w okolicach nosa Tomka Przybylskiego. Dobry teraz podbródkowy, jeszcze lewy w wykonaniu Siewruka. No, widać, że Ukrainiec jest zbudowany naprawdę twardy glim. Tutaj na wysokości zadania stanął promotor Radosław Radomski, kontraktując tego przeciwnika. No, co by nie mówić, w powrocie praktycznie po roku Tomka Przybylskiego. No, to jest naprawdę bardzo mocny oponent. Przybylski jakby nieco miał problemów już kondycyjnych. Podopieczny Radka Radomskiego. Jest dobry low kick w wykonaniu Przybylskiego. Jeszcze kolano z doskoku i próba prawego zamachowego. Teraz świetna kontra. Centymetrów brakowało Tomkowi, żeby trafił Siewruka. Świetny podbródkowy Siewruka. Tam na bardzo krótkim dystansie Ukrainiec zmieścił prawy podbródkowy. Świetne zejście pod lewym sierpowym Tomka. Dobry, długi, lewy, prosty. No i zakończyła nam się trzecia runda tej fenomenalnej walki. Wielkie brawa dla obydwu gladiatorów, którzy uświetnili nam Kickboxing Competition. Wieczór walkę w Ostrzeszowie. Teraz decyzja już należy do sędziów. A my czekamy, czy Przybylski, czy Siewruk zejdzie dzisiaj z ringu jako zwycięzca. Walce wieczoru. Gdzie indziej to kurwa bym się bał. Ale nie wiem, czy na bohaczy to jest skąd, nie? No ale no, jeden sędzia to jest z naszego trenera tata. Aha. To zawsze tak. Do 81 kg.
jednogłośnie na punkty zwycięża Tomasz! A więc Tomasz Przybylski, zwycięzcą walki wieczoru. Kickboxing Competition Wieczór Walk. Dziękujemy Państwu za uwagę. Huberstun i Paweł Sawicki. Do usłyszenia. Nie zapomniane walki, bardzo dobry poziom. I wielkie podziękowania dla kibiców. Wpisaliście się kapitalnie. Dzięki kibicom z Rzeszów. Ja mam takie odczucia, ja tam nie jestem na ten temat, ale... Dziękujemy również wszystkim sponsorom, także miasto i gminy Ostrzeszów za to, że mogliśmy się spotkać w tym klimatycznym miejscu w Ostrzeszowie. Sporty walki dzisiaj przy paszcie Kaszubierzowskiej, to było to.